Ich möchte heute Abend etwas sagen über das Gebet. Dzisiaj wieczorem chciałbym mówić troszeczkę na temat modlitwy. Wir brauchen sehr viele Stellen. Ich lese zunächst mal nur zwei Stellen aus dem ersten Timotheusbrief. Będziemy otwierali wiele miejsc, ale najpierw przeczytamy z pierwszego listu do Tymoteusza. Aus 1. Timotheus 2. Z drugiego rozdziału. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Vers 1 und 2. Pierwszy i drugi wiersz. Und Vers 8. I ósmy wiersz. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Wiersz ósmy. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Geschwister, es ist ein gewaltiges Vorrecht, dass wir beten dürfen. Bracia i siostry, to jest wielkim przywilejem, że my możemy się modlić. Beten dürfen zu göttlichen Personen. Możemy się modlić do osób boskich. Ein Vorrecht für wen? Jaki to jest przywilej, ale dla kogo? Ein Vorrecht für Gläubige. Jest to przywilejem dla ludzi wierzących. Der Ungläubige betet nicht. Niewierzący człowiek nie modli się. Als der Apostel Paulus sich bekehrt hat, gdy apostoł Paweł się nawrócił, da hatte Ananias eine gewisse Angst, ihn zu besuchen. To uczeń pański Ananiasz był pełen obaw i bojaźni, żeby go akurat odwiedzać. Denn er wusste, dass Paulus ein Verfolger der Versammlung war. Dlatego, że on dobrze wiedział, że Paweł był prześladowcą zgromadzenia. Aber der Herr sagt, geh hin. Ale Pan powiedział do niego. Woran sollte er ihn erkennen? Pokazał mu, po czym ma poznać tego człowieka. Denn siehe, er betet. Powiedział Pan do niego, gdyż oto modli się. Das erste Kennzeichen eines wiedergeborenen Paulus war, dass er betet. Pierwszą cechą charakterystyczną dla tego Pawła, który dopiero co niedawno się nawrócił, właśnie było to, że modlił się. Der Ungläubige betet in diesem Sinn nicht. W tym sensie tego słowa człowiek wierzący nie modli się. Er muss sich bekehren und dabei seine Sünden bekennen. Najpierw musi się nawrócić i w czasie nawrócenia musi wyznać swoje grzechy. Aber das ist kein Gebet in dem Sinne, wie die Heilige Schrift uns die Beziehungen mitteilt, in denen der Betende zu den Personen der Gottheit steht. Ale to nie jest ten stosunek, jaki Pismo Święte nam pokazuje, że człowiek wierzący ma związek z tym, do kogo on się modli. Es ist erstens der Ausdruck der Abhängigkeit. Po pierwsze, taki człowiek wierzący przyjmuje w tej modlitwie postawę zależności. Ich bekunde im Gebet, dass ich allein nicht weiß, wie es gehen soll. Ja to objawiam w mojej modlitwie, że ja sam ze siebie nie wiem, jak dalej mam postępować. Ich möchte nicht nach meinem Willen handeln. Ja wyznaję, że nie chciałbym, Panie, postępować według swojej własnej woli. Und fühle mich abhängig von einem anderen. I ja czuję się zależnym od kogoś drugiego. Von einem Gott, der meine Wege vollkommen lenkt. Zależny od Boga, który doskonale kieruje moimi drogami. Zweitens ist es der Ausdruck des Vertrauens. Po drugie, taka modlitwa człowieka wierzącego to jest wyraz również jego zaufania. Man kann nicht beten, wenn man kein Vertrauen hat zu dem man betet. Nie można się w zasadzie modlić, jeżeli nie będziemy mieli zaufania do osoby, do której zanosimy naszą modlitwę. Und drittens ist es der Ausdruck der eigenen Hilflosigkeit.
A po trzecie, każda modlitwa ma być wyrażeniem swojej własnej bezsilności. Ich weiß nicht weiter. I ma to wyrażać. Ja sam ze siebie nie wiem, co dalej począć. Ich brauche göttliche Hilfe. Ja potrzebuję pomocy Bożej. Und viertens ist es der Ausdruck der Gemeinschaft mit Gott. A po czwarte, jest każda modlitwa takiego wierzącego człowieka wyrażeniem jego społeczności z Bogiem. Und ich glaube, das ist der höchste Gedanke. I myślę, że to właśnie jest najwznioślejsza z tych wszystkich czterech myśli. Das heißt, ich habe wie Gott dieselben Interessen an den Sachen, für die ich bete. To oznacza, że ja w tych rzeczach, o które się modlę, mam dokładnie takie same zainteresowanie, jakie ma w tych rzeczach Bóg. Wenn ich für einen anderen Gläubigen bete, jeżeli na przykład modlę się za kimś innym wierzącym, dann habe ich Gemeinschaft mit Gott, to w tym momencie mam społeczność z Bogiem, weil ich dasselbe wünsche, wie Gott es wünscht für diese Person. Dlatego, że ja tej osobie dokładnie to życzę, co Bóg też i tej osobie życzy. Ich habe dieselben Interessen an dieser Sache wie Gott. Ja oczywiście mam takie same zainteresowanie tą sprawą tego drugiego wierzącego, jak Bóg jest zainteresowany. Ich verfolge dieselben Ziele. Ja podążam w tym samym celu, czyli kierunku. Und dann dürfen wir im Gebet immer kommen. Immer zu Gott kommen. I zawsze w modlitwie możemy przychodzić zawsze do Boga. Wisst ihr, es gibt eine Telefonnummer, die ist nie besetzt. Wiecie, jest taki numer telefonu, który nigdy nie jest zajęty. Wenn ich schon mal jemand anrufen will, wähle ich manchmal 10 Mal und immer besetzt, immer besetzt. Der nimmt nicht ab, der andere. Ja czasami dzwonię do różnych ludzi i stwierdzam, że bardzo często ich numery telefonów są zajęte. Wybieram znowu, znowu zajęte. Jeszcze raz dzwonię, znowu zajęte. Aber die Nummer 5015 ist nie besetzt. Ale taki numer 5015 nigdy nie jest zajęty. Kennt ihr die Nummer? Czy znacie ten numer? Psalm 50, Vers 15. A jest to właśnie cytat z psalmu 50, 15 wiersz. Rufe mich an in der Not. Wzywaj mnie w dniu ucisku Twego. Und ich werde mich verherrlichen und du sollst mich preisen. A ja siebie uwielbię, a Ty będziesz mnie wysławiał. Ob nachts drei. Czy to będzie trzecia godzina w nocy? Oder mittags elf. Albo czy to będzie południe około 11 godziny? Der, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? To czy ten, który zaszczepił ucho nam, czy on nie miałby tego słyszeć? Und so sagt der Psalmist im Psalm 62: Schüttet vor ihm aus, o Volk, euer Herz. I tak psalmista też i w 62. psalmie wyraża to: o, wysypujcie przed jego uszami wszystkie wasze sprawy. Und der Apostel Paulus sagt in Hebräer 4, a apostoł Paweł w Hebrajczyków w 4. rozdziale napisał, dass wir Freimütigkeit haben, zu dem Thron der Gnade hinzuzutreten. Vers 16. Czytamy o tym, że w 16. wierszu możemy przystępować z ufną odwagą do tronu łaski, damit wir barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Das ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Taki jest właśnie przywilej wszystkich dzieci Bożych. Mir fällt gerade eine kleine Geschichte ein. Teraz przypomina mi się mała historia z życia wzięta. Da gab es einen großen Konzernchef. Był ktoś, kto był szefem wielkiego koncernu. Chef über zehntausende von Arbeitnehmern. Był to człowiek, który miał ponad 10 tysięcy pracowników. Und wenn jemand einen Termin mit ihm haben wollte, i gdy ktoś chciał uzgodnić z nim jakiś termin spotkania na rozmowę, dann ging das nur über das Sekretariat.
To naturalne było, tylko to możliwe, tylko poprzez sekretariat. Vielleicht Wochen später oder überhaupt nicht. Naturalnie kilka tygodni wcześniej, czasami się zdarzało, że w tym terminie nie był dostępny. Aber da gab es jemand, ale był ktoś taki, der hat sich nicht angemeldet, który nigdy się nie zgłaszał wcześniej. Der ging einfach hinein in das Vorzimmer, wo die Sekretärin saß. A on wchodził po prostu do tego pokoju, w którym urzędowała sekretarka. Und dann ging er weiter in die nächste Tür. Przechodził przez ten pokój bez słowa, podchodził do następnych drzwi. Ohne anzuklopfen. Nawet nie zapukał do drzwi. Tritt einfach hinein. Po prostu wchodził do środka. Und da guckt dieser Mann auf. I ten człowiek spogląda. Und sagt zu ihm. I mówi do niego. Mein Sohn, was möchtest du von mir? Synu mój, co sobie życzysz ode mnie? Und sagt der Junge. I wtedy ten chłopak odpowiadał. Papa, ich möchte nur bei dir sein. Tatuś, ja tylko chciałbym być po prostu razem z tobą. Wir haben freien Zugang als Kinder zum Vater. Tak, i my też mamy tego rodzaju wolny przystęp jako dzieci do ojca. Wahrlich ein großes Vorrecht. To zaprawdę jest bardzo wielki przywilej. Jakobus sagt, das Gebet des Gerechten vermag viel. List do Jakuba nam podaje, że modlitwa sprawiedliwego wiele może zdziałać. Nun möchte ich zunächst etwas sagen über den achten Vers in 1. Timotheus 2. I chciałbym teraz powiedzieć na temat tego pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, ósmy wiersz. Und dazu eine Frage stellen. I patrząc na ten wiersz, chciałbym postawić pytanie. Wer betet? Wer betet? Wer? Kto się modli? Wann beten wir? Kiedy się modlimy? Und zu wem beten wir? I do kogo się modlimy? Hier steht, ich will, dass die Männer an jedem Ort beten. Tutaj jest napisane, chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu. Die Frage, wer betet? I to pytanie, kto się modli? Muss beantwortet werden mit den Gegebenheiten, die bei dem Gebet nun vorliegen. To pytanie, kto ma się modlić, musi otrzymać odpowiedź, to zależy od okoliczności, w których się modlimy. Wenn es um das persönliche Gebet geht, bo jeżeli chodzi o osobistą modlitwę każdego, kann selbstverständlich jeder immer beten, ob Mann oder Frau, ob Kind oder Eltern, to każdy w każdym czasie osobiście może się modlić, niezależnie od tego, czy to jest mężczyzna, czy niewiasta, czy dziecko. Die Frau hat genauso das Vorrecht zu beten wie der Mann. Niewiasta dokładnie taki sam ma przywilej zanoszenia modlitwy, jak i mężczyzna. Wenn es aber um ein öffentliches Gebet geht, in Gegenwart von anderen, ale jeżeli chodzi o publiczną modlitwę, gdy obecne są inne osoby und Brüder anwesend sind, i obecni są tam bracia, beten die Männer, to mają modlić się mężczyźni. Das Tischgebet beim Essen spricht der Mann und nicht die Frau. Modlitwę przy stole przed posiłkiem ma wypowiadać mężczyzna, a nie niewiasta. In gemeinsamen Jugendstunden beten die Frauen nicht, wenn Brüder anwesend sind. We wspólnej godzinie młodzieżowej nie modlą się siostry, jeżeli obecni są bracia. Ich spreche von einem lauten Gebet in der Öffentlichkeit. Mówię teraz o głośnej modlitwie w miejscu publicznym. Wenn die Versammlung zusammen ist, beten die Brüder laut. Bo też i gdy zgromadzenie jest zebrane razem, to bracia modlą się na głos. Die Frauen sollten leise für sich natürlich viel beten. Naturalnie siostry, niewiasty mają wiele się modlić, ale w tym miejscu w cichości swojego ducha.
Und warum betet die Frau nicht laut in der Öffentlichkeit in Gegenwart von Brüdern? Warum nicht? A dlaczego nie modli się niewiasta w obecności braci w publicznym miejscu? Wenn sie das tun würde, gdyby to czyniła, dann würde sie eine Führung übernehmen, die ihr nicht zusteht. To oznaczałoby, że przejmuje kierownictwo, które nie przystoi dla niej. Denn die betende Person, dlatego, bo zawsze modląca się osoba, führt die ganze Schar der Menschen, die anwesend sind, im Gebet an. Sie führt an. Ta osoba zawsze prowadzi wszystkich, którzy są słuchaczami tej modlitwy, jako swego rodzaju przewodnik. Und der Bruder sitzt gleichsam zu Füßen dieser im Gebet führenden Schwester. I wtedy okazałoby się, że obecni bracia zasiadają jak gdyby u stóp tych przewodzących niewiast, które się modlą. Dann noch zur letzten Frage, zu wem beten wir? Jeszcze ostatnie pytanie, do kogo się modlimy? Zu Gott dem Vater? Do Boga Ojca? Und zu dem Herrn Jesus. I do Pana Jezusa. Zu dem Heiligen Geist beten wir nicht. Nie modlimy się do Ducha Świętego. Wir beten nicht die Kraft an, die uns überhaupt in die Lage versetzt zu beten. Nie modlimy się do tej siły, która w ogóle nas uzdalnia do tego, żebyśmy byli w stanie się modlić. Es gibt im ganzen Neuen Testament keine einzige Stelle, wo Gläubige zu dem Heiligen Geist beten. I też właśnie w całym Nowym Testamencie nie ma ani jednego miejsca, w którym by było pokazane, że ludzie wierzący modlą się do Ducha Świętego. Der Jesus selbst hat gesagt, dass der Heilige Geist ihn verherrlichen will. Sam Pan Jezus powiedział, że Duch Święty chce go uwielbić. Er nimmt für sich keine Ehre in Anspruch. I Duch Święty nigdy nie przyjmuje tego stanowiska przyjmującego chwałę albo cześć. Dann wollen wir uns in Verbindung mit Vers 1, 1 Timotheus 2, den Gebetsarten etwas zuwenden. A teraz zwróćmy uwagę w powiązaniu z pierwszym wierszem tego drugiego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza, jakie są w ogóle rodzaje modlitwy. Es werden vier verschiedene Gebetsarten genannt. Są tutaj wymienione cztery różnorodne rodzaje modlitwy. Flehen. Mamy najpierw tutaj napisane, że mamy błagania, gebete, modlitwy, fürbitten, prośby przyczynne und danksagungen. I dziękczynienia. Flehen ist ein gesteigertes Rufen in schwierigen Umständen. Błagania to jest właśnie spotęgowane wołanie w trudnych sytuacjach. Mose hat in ernsten Angelegenheiten zum Herrn gefleht. Dreimal wird das berichtet. Trzy razy o tym czytamy, że Mojżesz w bardzo trudnych i poważnych sytuacjach, jakie powstały wśród ludu Bożego, trzy razy Boga błagał w modlitwie. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 12, für dieses flehte ich dreimal zum Herrn. Również apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale napisał, że w tej sprawie trzykrotnie błagałem Pana w modlitwie. Also er betete zu dem Herrn, ja? Zu dem Herrn. On modlił się do Pana. In dem Epheserbrief haben wir in Kapitel 1 und Kapitel 3 zwei Gebete von Paulus. W liście do Efezjan w pierwszym i w trzecim rozdziale oglądamy trzy modlitwy apostoła Pawła. In dem ersten Gebet wendet er sich an den Herrn Jesus. W pierwszej modlitwie on kieruje się czy zwraca się do Pana Jezusa. Und in Kapitel 3 wendet er sich an Gott den Vater. A w trzecim rozdziale on zwraca się do Boga Ojca. Und ich glaube, hier ist niemand, der dieses Flehen nicht kennt. I ja myślę, że na tej sali nie ma takiego kogoś, kto by nie znał tych właśnie modlitw, tego błagania. Denke mal zurück an deine Ereignisse in deinem Leben. Pomyśl sobie o wszystkich zdarzeniach, jakie ty przeżyłeś. Waren die nicht auch manchmal sehr schwer?
Czy i one czasami nie były bardzo ciężkie? Und du hast gefleht. I na pewno zanosiłeś błagania. Vielleicht sogar geschrien. A może nawet z krzykiem. Dann das zweite ist Gebete. Następnie czytamy w tym pierwszym wierszu, żeby zanosić modlitwy. Das ist ein sehr allgemeiner Ausdruck. Jest to wyrażenie ogólne. Der insgesamt denke ich das Gebetsleben einfach mit diesem Begriff belegt. Dlatego, że myślę, że całe nasze życie modlitewne powinno być właśnie określone tym zwrotem zanosić modlitwy. Ich denke noch einmal an die Apostelgeschichte, wo Ananias gesagt wird über Paulus, siehe, er betet. Jeszcze raz wspominam o tym, gdy do Ananiasza było skierowane słowo przez Pana w stosunku do apostoła Pawła, gdyż oto modli się. Da steht nicht, was er betet. Nie jest tam napisane, o czym on się modlił. Aber er betet. Jest napisane, modlił się, dann modli się. Ein dritter Ausdruck, fürbitten. I tutaj w pierwszym wierszu oglądamy również też i modlitwy nazwane prośby, albo rozwijając to prośby przyczynne. Das ist für mich ein sehr schöner Ausdruck des Gebets. Dla mnie jest to bardzo piękne określenie modlitwy. Es bedeutet für andere zu beten. A to oznacza, żeby modlić się za innymi. Und darin kommt besonders die Gemeinschaft zum Ausdruck, die wir haben mit Gott. A w tym wyrażeniu szczególnie widzimy tą społeczność, jaką mamy z Bogiem. Um für einen anderen beten zu können, bo aby móc modlić się za kimś drugim, muss ich selbst in Gemeinschaft mit Gott sein. To ja sam najpierw muszę znajdować się w społeczności z Bogiem. Das erste Beispiel in dieser Art haben wir in 1. Mose 18. Pierwszy przykład tego rodzaju modlitwy znajdujemy w 1. Mojżeszowej w 18. rozdziale. Da betet Abraham für Lot in Sodom. Tam czytamy o tym, że Abraham zanosił prośby za Lotem, który mieszkał w Sodomie. Abraham war auf dem Berg in Gemeinschaft mit Gott. Abraham żył na górze w społeczności z Bogiem. Und hatte mit Gott dieselben Ziele und Interessen im Auge über Lot. I on miał przed oczami to samo, co też i Bóg. Widział wszystkie cele tego życia, jakie prowadził Lot. Fürbitte setzt auch noch voraus. Zanosić prośby przyczynne to też i jeszcze jeden powinien być warunek spełniony. Dass wir die Umstände des anderen kennen. Musimy znać okoliczności życia tego, tej drugiej osoby. Das heißt, wir interessieren uns dafür. A to oznacza, że najpierw musimy się tymi okolicznościami zainteresować. Mein Mitbruder ist mir nicht gleichgültig. To oznacza, że mój współwierzący brat nie jest dla mnie osobą obojętną. Wir interessieren uns für sein geistliches Wachstum. I my po prostu interesujemy się jego duchowym wzrostem. Auch für seine schwierige momentane Lage. Również interesujemy się jego tą obecną trudną sytuacją życiową. I czwarte określenie modlitwy w tym wierszu zawarte to dziękczynienia. A ja odnoszę takie wrażenie, że my bardzo często o tym zapominamy. Wir haben oft sehr viele Bitten. Jakże często my mamy zawsze dużo próśb. Und wenn sie erhört werden, a gdy te prośby zostaną wysłuchane, danken wir auch dafür. Czy my dziękujemy również za to? Auch was die örtlichen Gebetsversammlungen angeht. Również i to dotyczy też i miejscowych naszych wspólnych zgromadzeń modlitewnych. Nur mal ein Beispiel. Tylko na przykład podam jeden przykład. Ich bin davon überzeugt, dass viele hier für die Konferenz gebetet haben, die morgen in Katowice beginnt. Jestem przekonany, że wielu wśród was modliło się na zgromadzeniach o błogosławieństwo na konferencję, która jutro rozpocznie się w Katowicach. Um Segen gebetet. Modliło się i prosiło o błogosławieństwo. Um Frieden, um Bewahrung auf den vielen Reisen, die die Geschwister machen.
I prosiło również o pokój na rozważanie słowa, jak również też i o zachowanie we wielu tych drogach, w jakich będą się znajdowali wierzący. Und wenn die Konferenz vorbei ist, a gdy konferencja się zakończy, danken wir auch dafür, dass das dann so gekommen ist. Czy my nie zapominamy dziękować za to wszystko, co Pan sprawił? Und dann wird weiter gezeigt in unserem Vers in 1. Timotheus 2. A następnie dalej w tym wierszu, w tym pierwszym Tymoteusza, drugi rozdział, pokazane jest, dass wir für bestimmte Personengruppen beten. W drugim wierszu jest pokazane, że mamy modlić się za określonymi grupami osób. Zum Beispiel für alle Menschen. Na przykład czytamy o tym, zanosić prośby za wszystkich ludzi. Auch für die Ungläubigen. Również i za ludzi niewierzących. Den Ungläubigen Nachbar. Za niewierzącymi sąsiadami. Zum Beispiel. Na przykład. Und dann für Könige und alle, die in Hoheit sind. A następnie czytamy za królów i za wszystkich przełożonych. Für alle obrigkeitliche Menschen, die Autorität ausüben. Czyli mamy modlić się za wszystkimi ludźmi, którzy obdarzeni są z urzędu pewnego rodzaju autorytetem. Für den polnischen Ministerpräsident. Mamy modlić się też i za premiera polskiego. Für den Bürgermeister. Mamy modlić się za burmistrza danej miejscowości. Für diese Personen beten wir. Właśnie za te osoby mamy się modlić. Und was beten wir? A co modli, o co się modlimy? Damit sie sich bekehren. Aby oni się nawrócili. Auch, ja. Tak, również i o to. Das steht aber hier nicht. Ale tu nie jest tak napisane. Hier steht was anderes. Tu jest napisane coś innego. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie. Das heißt, ein Sesselchristentum führen, Füße auf den Tisch und Däumchen drehen, oder? Bedeutet das, dass wir uns gemütlich in den Sessel setzen, ja, die Füße auf den Tisch legen und dann so Däumchen drehen? Czy to oznacza, że mamy prowadzić takie ciche, spokojne życie rozłożenia się wygodnie w fotelu, nogi na stół i pokręcić sobie paluszkami? Ein ruhiges und bequemes Leben. Chodzi tu o te spokojne i wygodne życie? Das steht nicht hier. Nie, tutaj tak nie jest napisane. Ein ruhiges und stilles Leben. Tu jest napisane, abyśmy prowadzili spokojne i ciche życie. In aller Gottseligkeit, in aller Frömmigkeit bedeutet das? We wszelkiej pobożności i uczciwości. Und würdigem Ernst. I ze wszelką powagą. Das Christenleben ist kein Kinderspiel. Bo życie chrześcijanina to nie jest zabawa dzieci. Keine Volksbelustigung. To nie jest coś, czym my mamy rozśmieszać tłum gapiów. Das ist teilweise eine ernste Angelegenheit. Nie, prowadzić życie chrześcijańskie to jest bardzo poważna sprawa. Wir möchten weiter unter dem Schutz der Regierung Konferenzen haben, Versammlungsstunden haben. Bo my chcemy dalej pod ochroną naszych rządów mieć możliwość zgromadzania się, organizowania konferencji. Evangelizationen haben. I również też mieć organizować ewangelizację. Unser Eheleben und Berufsleben als Christen führen können. I abyśmy mogli też i nasze życie prowadzić jako małżeństwa i jako zgromadzenie. Zeiten der Revolution, der Anarchie und des Krieges waren nie Zeiten, die das geistliche Leben der Gläubigen förderten. Czasy rewolucji, powstań, anarchii i wojny to nigdy nie były czasy, które pobudzały chrześcijańskie życie. Deshalb ruhig und still. I dlatego jest tutaj napisane, abyśmy wiedli ciche i spokojne życie. Dann möchte ich als weiteren Punkt, i jako dalszy punkt chciałbym podać, eine gewisse Gebetshaltung vorstellen. Chciałbym przedstawić pewnego rodzaju nastawienie albo postawę w modlitwie.
Ich habe vor vielen Jahren einmal die Schrift daraufhin untersucht. Ja przed wielu laty pisma badałem. Und habe interessant feststellen müssen. I musiałem rzecz interesującą stwierdzić. Es gibt Gebete auf den Knien. Opisane są modlitwy na kolanach. Ich führe mal zwei Beispiele an. Przytoczę teraz dwa przykłady. Eine aus dem Alten, eine aus dem Neuen Testament, aber es gibt viel mehr. Jest tych przykładów znacząco dużo więcej, ale ja podam tylko jeden ze Starego i jeden z Nowego Testamentu. In Esra 9. Na przykład możemy zobaczyć w księdze Ezdrasza w 9 rozdziale. Lesen wir in Vers 5. W 5 wierszu możemy przeczytać. Dass Esra sich beugte und auf seine Knie niederließ. Esra 5, Vers 9. Ich beugte mich auf meine Knie nieder. 5 rozdział Księgi Ezdrasza, w 9 wierszu czytamy następujące słowa. Przepraszam? Esra 9. W 9 rozdziale, 5 wiersz. Ich beugte mich auf meine Knie nieder. Esra 9, Vers 5. W połowie tego wiersza możemy przeczytać: padłem na kolana. Aber derselbe Esra lag in Kapitel 10 auf der Erde. Ale ten sam Ezdrasz w 10 rozdziale pokazany nam jest, gdy w czasie modlitwy padł na ziemię. In Vers 1. Weinend vor dem Haus Gottes hingestreckt. W pierwszym wierszu Esra 10, Vers 1. Er lag weinend vor dem Haus Gottes hingestreckt. Ja, bei uns ist auf den also, Knien. Euch ist anders. Knien. Also es gibt Gebete im Knien. Tutaj wprawdzie jest mowa o tym, że zanosił błagania na klęczkach. Ich hatte gesagt, ich will aus dem Neuen Testament auch ein Beispiel nennen. Są modlitwy zanoszone na kolanach, ale jeszcze spójrzmy na Nowy Testament. In Apostelgeschichte 20 czytamy w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. Wird von dem Apostel Paulus gesagt. Mowa tutaj jest o apostole Pawle. In Vers 36 36 wierszu. Er kniete nieder und betete mit ihnen allen. Troszkę dalej, 20 rozdział, 36 wiersz. Padł na kolana swoje. Dann haben wir in der Schrift auch Gebete, wo jemand sitzt. Im Sitzen wird auch gebetet. Również i w Piśmie znajdujemy i takie modlitwy, które ktoś wypowiadał, gdy siedział. Kann man nachlesen von David in 2 Samuel 7, Vers 18. Możemy o tym przeczytać o Dawidzie. Druga Królewska, 7 rozdział. Dann gibt es auch Gebete im Stehen. Druga Samuelowa, przepraszam. Również też i są modlitwy, które są zanoszone, gdy dany człowiek stoi. Wir lesen das von Josaphat in 2. Chroniker 20. Dreimal steht das da, dass er vor dem Herrn stand. Czytamy na przykład o królu Jehoszafacie w Księdze Królewskiej 3 razy, że on stał przed Panem i modlił się. Es ist also biblisch, wenn wir vor dem Herrn knien in den Gebetsstunden. A więc jest to zgodne z Biblią, jeżeli będziemy na godzinie modlitewnej klękać. Es ist auch biblisch, wenn ein Bruder aufsteht, haben wir vorhin auch getan beim Beten. Również jest to biblijne, jeżeli będziemy w czasie modlitwy stali, tak jak dzisiaj na początku tej godziny. Każda z tych pozycji wymaga zajęcia postawy wewnętrznej, która wyraża się poważaniem tej osoby, do której się modlimy. Aber wir dürfen nicht sagen, es muss so oder es muss so sein. I nigdy nie wolno nam powiedzieć twierdząco, że należy tak albo tak modlić się. Falten wir die Hände beim Beten?
Gdy my składamy dłonie w czasie modlitwy, oder nicht, albo nie składamy ich, es gibt keine Stelle in der Bibel, nie ma ani jednego miejsca w Biblii, wo wir aufgefordert werden beim Beten die Hände zu falten, w którym bylibyśmy wzywani do tego, abyśmy składali ręce do modlitwy. Wir haben in Prediger 4 und in Sprüche zwei oder drei Stellen, wo die Hände gefaltet werden. W Księdze Kaznodziei w 4 rozdziale, jak również i w przypowieściach, 3 albo 4 takie miejsca, w których jest wyraźnie napisane, że do modlitwy były składane ręce. Aber an diesen Stellen ist es der Ausdruck der Faulheit. Der Faulheit. Ale tak poza tym składanie czy zakładanie rąk to we wielu miejscach biblijnych jest wyrażenie lenistwa. Will ich jetzt damit sagen, dass wir keine Hände mehr falten? Czy ja chciałbym przez to powiedzieć, że nie należy składać rąk? Nein, das will ich nicht sagen. Nie, ja tak nie chcę powiedzieć. Es ist keine schlechte Angewohnheit. To wcale nie jest złe przyzwyczajenie. Aber es muss nicht immer so sein. Ale nie zawsze tak musi być. Wichtig ist, was in 1 Timotheus 2 Vers 8 steht, was wir gelesen haben. Ważne jest to, aby zważać na to, co jest napisane, o czym czytaliśmy w 1 Tymoteusza w 2 rozdziale w 8 wierszu. Der betende soll heilige Hände aufheben, das heißt reine, unbeschmutzte Hände. Że ten człowiek modlący ma wznosić czyste, święte, niezbrudzone ręce, duchowy sposób oczywiście w modlitwie. Das ist eine Voraussetzung zum öffentlichen Gebet. Takie są właśnie konieczne warunki do spełnienia, jeżeli w publiczny sposób się modlimy. Mir fällt gerade eine etwas humorvolle Geschichte dazu ein. Jeszcze teraz przypomina mi się jedna historia. Ein sehr bekannter Bruder, ich sage keinen Namen. Bardzo znany brat, nie wymienię tu jego nazwiska. Hatte beim Gebet die Hände auf dem Rücken gefaltet, so hinten hergepackt. On do modlitwy splatał swoje ręce zawsze na plecach, tak z tyłu. Ein anderer Bruder hat ihn während des Gebetes dann beobachtet. Inny brat obserwował go w czasie tej modlitwy. Und hat ihm nach der Stunde gesagt: Du hast ja deine Hände gar nicht gefaltet beim Gebet. I powiedział do niego po tej godzinie zgromadzenia: Ty w ogóle nie składałeś rąk do modlitwy. Da antwortet dieser Bruder. I wtedy ten brat odpowiedział: Wir haben bei uns zu Hause schon gelernt, als Kinder beim Beten die Augen zuzumachen. Myśmy się nauczyli już u siebie w domu, jako małe dzieci, że na czas modlitwy należy zamykać oczy. Was lernen wir aus diesen Ausführungen? Czego możemy się nauczyć z tych wszystkich przykładów? Wir wollen in einer geziemenden, Gott ehrenden Weise mit ihm sprechen. My powinniśmy zająć postawę przystojną, czczącą Boga. Wie das der Einzelne zum Ausdruck bringt, das wollen wir nicht vorschreiben. I w jaki sposób każdy z wierzących ma to wykonywać, to nie róbmy przepisów jeden drugiemu. Und jetzt würde ich gerne drei verschiedene Schienen des Gebetes zeigen. I teraz chciałbym pokazać 3 różnorodne szyny dla modlitwy. Zuerst erhöhte Gebete nach erfüllten Bedingungen. Po pierwsze, chciałbym wspomnieć o tym, że modlitwy są wysłuchane, jeżeli są spełnione odpowiednie warunki. Zweitens, Gebete, wo die Erhörung nicht zugesagt wird. Po drugie, chciałbym wskazać na to, że są takie modlitwy, co do których nie ma żadnego przyrzeczenia, że będą wysłuchane. Und drittens, Gebete, die man nicht mehr formulieren kann. A po trzecie, takie modlitwy, których nie jesteśmy w stanie sformułować. Und dann noch eine vierte Schiene. Vierte, noch eine vierte. I jeszcze czwarty kierunek, czy tor, o właśnie. Gebete, die nicht erhört werden.
Modlitwy, które na pewno nie będą wysłuchane. Wir beginnen mal mit der Erhörung der Gebete. Rozpoczniemy od wysłuchania modlitwy. Dazu lese ich jetzt mal einige Bibelstellen. I w tym celu przeczytamy kilka miejsc z Biblii. Zunächst aus Johannes 14. Najpierw przeczytajmy z Ewangelii Jana z 14 rozdziału. Lies bitte Vers 13 und 14. 13 i 14 wiersz. Ewangelii Jana 14 rozdział 13 i 14 wiersz. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Und dann Kapitel 15, Vers 7. Następnie 15 rozdział 7 wiersz. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Und dann Kapitel 16. Następnie 16 rozdział. Vers 23. 23 wiersz. Bis 27. Aż do 27. 16 rozdział od 23 do 27. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili, Ojca w imieniu moim da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę Ojca za was, albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Dann noch aus dem ersten Johannesbrief. I jeszcze z pierwszego listu Jana. Kapitel 5. Vers 14 und 15. Piąty rozdział, 14 i 15 wiersz. Pierwszy list Jana, piąty rozdział, 14 i 15 wiersz. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Und Kapitel 3, Vers 21. I trzeci rozdział, 21 wiersz z tego samego listu. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. In allen gelesenen Stellen wird uns die absolute Erhörung unsere Gebete zugesagt. We wszystkich tych przeczytanych miejscach jest podane absolutne zapewnienie tego, że modlitwa nasza będzie wysłuchana. Wir empfangen das, was wir gebetet haben. Otrzymamy to, o co żeśmy się modlili. Wobei der Zeitfaktor nicht erwähnt wird. Podczas gdy jednak tutaj ten okres czasu, w którym to otrzymamy, nie jest wymieniony. Ich meine damit, es steht nicht in diesen Stellen geschrieben, ob der Herr das heute erhört oder morgen erhört oder erst in 10 Jahren erhört. Das steht nicht dabei. Mam na myśli, że w tych wszystkich miejscach nie jest napisane, czy Pan wysłucha naszą modlitwę dzisiaj, czy jutro, czy może dopiero za 10 lat. Nigdzie tak nie jest napisane. Aber in allen gelesenen Stellen, ale we wszystkich tych przeczytanych miejscach muss zunächst eine Bedingung erfüllt werden und wenn sie erfüllt ist, dann erhört er. Zawsze musi być spełniony pewien warunek i gdy on jest spełniony, wtedy następuje wysłuchanie. Ich nenne mal die Bedingungen. Ja teraz chcę wymienić te warunki. In Kapitel 14 ist es das Gebet in dem Namen des Herrn Jesus. W
W 14 rozdziale czytaliśmy o tym, że ta modlitwa musi się odbywać w imieniu Pana Jezusa. In Kapitel 15 ist es das Bleiben in ihm und seine Worte in uns. W 15 rozdziale mowa jest o tym, że my musimy w nim trwać i jego słowa muszą w nas trwać. In Kapitel 16 ist es wieder das Gebet in seinem Namen. W 16 rozdziale znowu oglądamy modlitwę w jego imieniu. Und in 1. Johannes 5. A w pierwszym liście Jana w 5. rozdziale ist es das Gebet nach seinem Willen. Czytamy o modlitwie, która jest zgodna z jego wolą. Und in Kapitel 3 Vers 21. A w trzecim rozdziale w 21. wierszu ist das Halten seiner Gebote und das ihm wohlgefällige Tun die Bedingungen. Warunkiem koniecznym jest właśnie przestrzeganie jego przykazań i wykonywanie wszystkiego tego, w czym on znajduje swoje upodobanie. Und jetzt fragen wir uns sofort, i natychmiast samych siebie możemy zapytać, warum erleben wir diese Erhörung unserer Gebete oft nicht so, wie es in diesen Stellen steht? Dlaczego to my właśnie często nie doświadczamy wysłuchania tych modlitw, o których tutaj była mowa? Die Antwort ist nicht schwer. Odpowiedź nie jest trudna. Weil wir die Bedingungen nicht erfüllen. Dlatego, że właśnie nie spełniamy tych warunków. Jetzt möchten wir uns noch der ersten Bedingung in Kapitel 13 zuwenden. I dlatego zwróćmy uwagę w Ewangelii Jana na pierwszy warunek w 13 rozdziale. Der Jesus hat selbst gesagt, wenn ihr in meinem Namen bittet. W 14 rozdziale Pan Jezus powiedział tutaj wyraźnie: jeżeli będziecie w moim imieniu prosili, dann werde ich es tun. Wtedy ja to spełnię. Zweimal sagt er das, in Vers 13 und in Vers 14. I to w tym 14 rozdziale dwukrotnie powtarza w tym 13 i w 14 wierszu. Vielleicht ist es gut, mal nachzudenken, was bedeutet der Ausdruck in meinem Namen. Właśnie w tym miejscu dobrze by było zastanowić się, co to oznacza w moim imieniu. Wir haben diesen Begriff oft in der Schrift. To pojęcie, to określenie bardzo często znajdujemy w Piśmie. Wir wollen uns mal zwei Stellen in Matthäus 18 anschauen, die nicht dasselbe bedeuten wie hier. Przyjrzyjmy się dwom miejscom w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, które tego rodzaju właśnie znaczenie, jak my tu w tych wierszach dotyczących modlitwy, nie znajdujemy. Zunächst mal den ganz bekannten Vers 20. 18:20. Mateusza 18 rozdział. Najpierw przeczytajmy ten bardzo znany wiersz 20. Wenn wir versammelt sind in seinem Namen, dann ist er in unserer Mitte. Tam czytamy: jeśli zgromadzeni jesteśmy w imię jego, tam on jest pośród nas. Die Anmerkung ist eine kleine Hilfe bei uns im Deutschen in der Fußnote, da steht nämlich zu meinem Namen hin. W niemieckim tłumaczeniu Biblii jest podane jeszcze dokładniejsze znaczenie: do mojego imienia. Das bedeutet, der Herr Jesus ist der Anziehungspunkt. A to oznacza w praktyce, że Pan Jezus jest tym punktem, który nas wszystkich pociąga. Er ist wie ein Magnet, das uns zu ihm hinzieht. On jest jak magnes, który nas wszystkich naokoło do siebie pociąga. W tym samym kapitel in Vers 5. W tym samym rozdziale w 5. wierszu czytamy: wird auch gesagt, wer irgendein Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Da steht aber im Grundtext im Griechischen ein anderes Wort. To tutaj w oryginale w języku greckim jest użyte inne słowo. Da handeln wir aufgrund seines Namens. Wtedy my działamy na podstawie jego imienia. Das heißt, mein Tun hat ein Motiv. A to oznacza, że moje czyny mają motyw.
Oder der Beweggrund, warum ich das kleine Kind aufnehme, ist der Name des Herrn Jesus. Czyli pobudką do tego, dlaczego to dziecko jest przyjęte, to jest właśnie to, że istnieje moja miłość do Pana Jezusa. Der Beweggrund ist nicht mein soziales Handeln, mein barmherziges Herz. Pobudką mojego działania to nie ma być moje socjalne nastawienie albo serce pełne miłosierdzia. Sondern der Name des Herrn Jesus leitet mich dazu, das zu tun. Nie, to właśnie imię Pana Jezusa kieruje mną, aby tak uczynić. Aber in Johannes 14 und auch 16 bedeutet in meinem Namen etwas anderes. Ale w Ewangelii Jana w 14 i w 15 wierszu to, co czytaliśmy w imieniu moim, ma troszkę inne znaczenie. Die Bedeutung ist, in der Kraft meines Namens zu beten. Znaczenie tego jest takie, że modlić się w tej sile mojego imienia. Das heißt, ich komme zu Gott gleichsam eingehüllt in der Person des Herrn Jesus. A to oznacza, że ja przychodzę do Boga tak, jakbym był otoczony tym imieniem Pana Jezusa. Es ist so, als ob der Sohn selbst zum Vater käme. To tak, jak gdyby sam osobiście Syn przychodził do Ojca. Das bedeutet in der Kraft seines Namens. To właśnie oznacza w mocy czy w sile Jego imienia. Kann Gott der Vater eine Bitte des Herrn Jesus ablehnen? Czy Bóg Ojciec może odrzucić prośbę Pana Jezusa? Unmöglich. Niemożliwa rzecz. Und so kommen wir zu ihm. I właśnie w taki sposób my przychodzimy do Niego. Dann kann Gott nicht anders. I wtedy Bóg nie może inaczej postąpić. Als diese Bitte buchstäblich erhören. Jak właśnie dosłownie tą prośbę wysłuchać. Ich möchte mal zwei Begebenheiten nennen, die das beweisen. Chciałbym tutaj podać dwa zdarzenia, które to dowodzą. In Johannes 11, w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, da lesen wir von dem Herrn Jesus, czytamy o Panu Jezusie. In Vers 41, w 41 wierszu, zweiter Teil, druga część. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Modlitwę Pana Jezusa. Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał, ale ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Das hat er gesagt, bevor er den Lazarus auferweckte. A on te słowa wypowiedział, zanim jeszcze zmartwychwzbudził Łazarza. Jetzt könnte aber der ein oder andere denken, ja, das war ja der Jesus selbst, ist ja klar. Wtedy ktoś z was może pomyśleć, no przecież to jest jasne, tak mógł powiedzieć, bo on był Panem Jezusem. Aber dann gehen wir mal in die Apostelgeschichte. Ale przejdźmy teraz dalej do Dziejów Apostolskich. Kapitel 3. Trzeci rozdział. Vers 6. Szósty wiersz. Ein Beispiel von Petrus. Przykład dotyczący Piotra. Er sagt dort zu dem lahmen Mann, der an der Pforte des Tempels lag. On powiedział do tego sparaliżowanego człowieka, który leżał przy bramie świątyni. In Vers 6 in der Mitte. In dem Namen Jesu Christi des Nazareas, steh auf und geh umher. Apostelgeschichte 3, Vers 6. W połowie szóstego wiersza, trzeci rozdział Dziejów Apostolskich. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Und sofort stand der Lahme auf und wurde geheilt. I natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki i zerwawszy się stanął i chodził. Dann noch ein Beispiel von Paulus. I jeszcze jeden przykład dotyczący Pawła. In Kapitel 16. W tej samej księdze 16 rozdział. Vers 18. 18 wiersz. 16 rozdział, 18 wiersz. Da waren
Była eine gewisse Magd mit einem Wahrsagergeist. Czytamy tutaj o tej dziewczynie, która miała ducha wieszczego. Und sie haben über Paulus gesagt, dass er ein Knecht Gottes des Höchsten sei. To ona głosiła, że Paweł jest sługą Boga Najwyższego. Aber von dämonischen Geistern nimmt Paulus keine Ehre an. Ale Paweł nie przyjmował od duchów demonicznych jakiejkolwiek czci. Dann sagt er in Vers 18 in der Hälfte. I wtedy on w połowie 18 wiersza zwrócił się: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. In der Kraft dieses Namens gebiete ich das. W mocy tego imienia ja tobie rozkazuję. Und zu derselben Stunde fuhr der Geist von ihr aus. I w tej samej godzinie ten duch z niej wyszedł. Also ich hoffe, wir haben erkannt, in seinem Namen bedeutet, in der ganzen Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus treten wir im Gebet vor die göttliche Person. I myślę, że żeśmy zrozumieli, w mocy tego imienia to oznacza, że w tej sile tego imienia my przystępujemy do Boga w modlitwie. Das bedeutet selbstverständlich auch, to oznacza również in völliger Übereinstimmung mit seinem Willen. Że musi zaistnieć całkowita jednomyślność z jego wolą. Damit bin ich schon etwas im ersten Johannesbrief Kapitel 5, wenn wir nach seinem Willen bitten, dann hört er uns. I tu już od razu jesteśmy w pierwszym liście Jana, gdy czytamy, że gdy zgodnie z jego wolą my prosimy, to wtedy nas wysłuchuje. Das ist die höchste Schiene des Gebets. To jest właśnie ten najwyższy tor, na której może się poruszać modlitwa. Wir freuen uns, dass es eine solche Schiene gibt. My możemy się z tego cieszyć, że tego rodzaju tor jest nam podany, że istnieje. Auch wenn wir es vielleicht selbst nicht so oft erfahren. Nawet jeżeli my sami osobiście niezbyt często tego doświadczamy. Mit den weiteren Bedingungen beschäftigen wir uns dann nach der Pause. A z pozostałymi dwoma warunkami będziemy zajmowali się po przerwie. Wir kommen jetzt zu der zweiten Stelle in Johannes 15. Przejdźmy teraz do drugiego miejsca, które czytaliśmy z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Und haben gesehen, dass dort zwei Bedingungen gestellt werden in Vers 7. I stwierdziliśmy w wierszu 7, że są tutaj wymienione dwa warunki. Die erste Bedingung war, wenn ihr in mir bleibt. Pierwszym warunkiem było, jeżeli we mnie trwać będziecie. Wir bleiben aber nicht in ihm, wenn wir einen eigenwilligen, unabhängigen Weg gehen. Ale nigdy nie będziemy w nim trwać, jeżeli będziemy chodzili niezależnym od niego życiem i samowolnym. In ihm bleiben bedeutet gemäß seinem Willen leben. W nim trwać to oznacza, że zgodnie z jego wolą należy żyć. Seine Gesinnung haben, wie Philipper 2 sagt. Gesinnung. Mieć jego usposobienie, tak jak czytamy to w liście do Filipian, drugi rozdział. Petrus spricht davon, in seinen Fußspuren zu gehen. A Piotr mówi o tym, że mamy wstępować w ślady stóp jego. Und die zweite Bedingung heißt, wenn meine Worte in euch bleiben. A drugi warunek tego siódmego wiersza: i słowa moje w was trwać będą. Seine Worte sind immer der Ausdruck dessen, was die Person ist. Jego słowa zawsze są wyrażeniem tego, czym jest jego osoba. Und wenn sie in uns bleiben, dann prägen sie uns, sie formen uns und lassen uns ein Urteil haben, das seinem Urteil entspricht. Jeżeli jego słowa będą w nas trwały, to będą nas piętnować, będą nas kształtować i będą powodować, że my będziemy potrafili podejmować tego rodzaju decyzje, jakie i on by podjął. Und wenn das so ist, jeżeli tak będzie w naszym życiu, dann werden wir bitten und er wird es uns geschehen lassen.
to wtedy my będziemy prosili, a On sprawi, że tak się stanie. Dann kommen wir zu der dritten Stelle in Johannes 16. I teraz możemy przejść do trzeciego miejsca, które jest, czytaliśmy z Ewangelii Jana 16 rozdziału. Und da geht es wieder um ein Bitten in seinem Namen. I znowu tutaj mowa jest o zanoszeniu prośby w Jego imieniu. Aber dann sagt der Herr in Vers 24. Ale następnie Pan mówi w wierszu 24. Bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Das bedeutet, dass das sogenannte Vater unser in Matthäus 6. A to właśnie oznacza, że tak zwana modlitwa Ojcze nasz w Mateusza 6 rozdziale. Kein Gebet, das diesen Charakter trägt von Johannes 16. Nie nosi właśnie takiego charakteru jak modlitwa opisana w Ewangelii Jana w 16 rozdziale. Bis jetzt also nicht in meinem Namen gebetet. Bo Pan sam powiedział, dotychczas nie prosiliście w imieniu moim o nic. Aber in Vers 26 steht, ale w wierszu 26 jest napisane, an jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Do owego dnia w imieniu moim prosić będziecie. Also in der Vergangenheit noch nicht. A więc to oznacza, że w przeszłości nie tak prosiliście? Aber in der Zukunft ja. Ale w przyszłości tak będziecie prosili. Und von welchem Tag spricht er? A o jakimż tu dniu Pan mówi? Er spricht von dem Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2. Mówi o tym dniu zesłania Ducha Świętego, który mamy opisany w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Dann werdet ihr beten in meinem Namen. Wtedy dopiero będziecie się modlili w moim imieniu. Und jetzt kann es sein, i teraz może tak się zdarzyć, dass wir heute, wenn wir beten, że my dzisiaj, gdy się modlimy, die Formulierung in das Gebet einbauen, tak będziemy budowali sformułowania w modlitwie und sagen zum Beispiel, i będziemy na przykład ciągle mówili, wir bitten dich im Namen des Herrn Jesus. Prosimy Ciebie, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Das können wir am Anfang des Gebetes sagen oder am Ende. Możemy to sformułowanie postawić na początku albo na końcu modlitwy. Das heißt, wir benutzen diese Formulierung. To oznacza, że będziemy stosowali tego rodzaju sformułowanie. Und doch ist es kein Gebet im Namen des Herrn Jesus. A jednak dalej to nie będzie modlitwa w imieniu Pana Jezusa. Weil es nicht die Bedingung erfüllt, die ich vorhin erklärt habe, in Verbindung mit Kapitel 14. Bo nie będzie spełniała tych warunków, które już w poprzedniej godzinie wyjaśniałem, gdy mówiliśmy na temat 14 rozdziału Ewangelii Jana. Und es kann sehr wohl sein, wir benutzen die Formulierung nicht. A może równie i tak być, że wcale nie będziemy używali tego rodzaju sformułowania prosimy Cię w imieniu Pana Jezusa. Und es ist doch ein Gebet im Namen des Herrn Jesus. A jednak będzie to modlitwą w imieniu Pana Jezusa. Weil es in völliger Übereinstimmung ist mit ihm. Dlatego, że sama ta modlitwa będzie w całkowitej jednomyślności z Jego całą istotą, osobą. Ein wenig praktisch jetzt. I teraz troszeczkę z praktyki. Wenn wir im persönlichen Gebet, jeżeli my w naszej osobistej modlitwie nur unserem eigenen Fortkommen, unserem Karrieredenken. Będziemy tylko mieli na myśli nasz własny rozwój, naszą własną karierę. Unseren materialistischen Gedanken nachhängen. I będziemy tylko podążali według naszych materialistycznych myśli. Und den Herrn dahingehend bitten, gib mir eine Stelle, wo ich ganz viel Geld verdiene. Lass mich steigen bis auf die oberste Sprosse der Karriereleiter. I będziemy tylko i wyłącznie w tych modlitwach mieli egoistyczne prośby związane z naszym własnym, osobistym życiem, na przykład tego rodzaju, daj mi takie miejsce pracy, w którym mógłbym dobrze się rozwijać, abym mógł na tej drabinie kariery osiągnąć jak najwyższe szczeble. Da kann ich zehnmal sagen in diesem Gebet, Herr, in deinem Namen. Wtedy w takiej modlitwie mógłbym nawet mówić i dziesięciokrotnie w imieniu Twoim, Panie, proszę. To i tak ta modlitwa nie będzie zgodna z Jego imieniem.
Also es kommt nicht auf die Formulierung dieser Worte an. A więc w ogóle nie chodzi, jakie będziemy tutaj używali sformułowania w naszych słowach. Sondern es kommt darauf an, ob es ein wirkliches Gebet in seinem Namen ist. Chodzi o to, aby to rzeczywiście była modlitwa do Ojca w Jego imieniu. Dann noch zu den Stellen im ersten Johannesbrief. I teraz możemy przejść do tych miejsc, które czytaliśmy z pierwszego listu Jana. Wir haben dort gelesen in Vers 14, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, uns hört. Czytaliśmy w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 14 wiersz. W połowie tego wiersza jest napisane, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Hört meint an dieser Stelle nicht nur, dass es akustisch hört, sondern hören meint erhören. Erhören. Tutaj w tym wierszu to słowo wysłuchuje nas, to nie tylko oznacza, że on akustycznie słyszy ten dźwięk tej modlitwy, ale rzeczywiście on ją wysłuchuje. Und wenn wir wissen, dass uns hört, was irgendwie bitten, i jeżeli wiemy o tym, że on słyszy nas, co modlimy się, das ist ein inneres Bewusstsein, dass es diese Schiene des Gebetes gibt. To musi być takie wewnętrzna świadomość tego, że właśnie ta modlitwa będzie na tym torze wysłuchana. Eine innere Übereinstimmung mit dem Willen des Herrn. Musi być wewnętrzna jednomyślność nasza z wolą Pana. Und dann erleben wir, dass wir die Bitten hatten, die wir von ihm erbeten haben. I wtedy będziemy przeżywali to, że będziemy na ustach mieli takie modlitwy, jakie on nam włoży, które on jest w stanie wysłuchać. Die erlebte Erfüllung bestätigt die Gewissheit unserer Bitten. A przeżyte wysłuchania tej modlitwy potwierdzą pewność zastosowania właściwego nastawienia w tej modlitwie. Ich möchte mal ein Beispiel aus dem Alten Testament anführen. Chciałbym jeszcze przytoczyć przykład ze Starego Testamentu. Aus 1 Samuel 1, das Gebet der Hanna. Chciałbym wspomnieć się z pierwszej księgi Samuela modlitwę Anny. Erste Samuel 1, Vers 17 und 18. Pierwsza księga Samuelowa, pierwszy rozdział, 17 i 18 wiersz. Da sagt Eli zu dieser Hanna, geh hin in Frieden und der Gott Israels gewähre deine Bitte, die du von ihm erbeten hast. Wtedy odpowiedział kapłan Eli, mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Und wir wissen, dass dieses Gebet erhört wurde. I my również dobrze wiemy, że ta modlitwa była rzeczywiście wysłuchana. Und in Kapitel 3, 1. Johannes 3, Vers 21. I teraz przejdźmy do pierwszego listu Jana i trzeci rozdział, pierwszy wiersz czytaliśmy. Haben wir wieder zwei Bedingungen? I tu znowu oglądamy dwa warunki. Das erste ist, wenn wir seine Gebote halten, die Gebote Gottes. Vers 22. 22 wiersz, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 22 wiersz. Tutaj z tych warunków jest to, po pierwsze, gdyż przykazań Jego przestrzegamy. Seine Gebote halten bedeutet nicht das tun, was ich will, sondern was Gott will. To oznacza przykazania Jego przestrzegać, że nie wykonuję to, co mi się podoba, tylko to wykonuję, co jest wolą Bożą. Und das ihm wohlgefällige tun heißt das tun, woran Gott seine Freude hat. I czynimy to, co jest miłe przed Jego obliczem, w czym On ma swoją radość. Und das vollkommene Beispiel ist auch hier wieder der Jesus. A doskonałym przykładem tutaj na tej ziemi jest osobiście Pan Jezus.
Er hat in Johannes 8 gesagt, in Vers 29, Pan powiedział w 8 rozdziale Ewangelii Jana, w 28 wierszu, Der Vater ist stets bei mir, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Ojciec zawsze jest ze mną, bo ja zawsze wykonuję to, w czym on ma swoje całe upodobanie. Zum Abschluss dieser ersten, höchsten Schiene des Gebets. I na zakończenie mówienia, opisu o tym najwznioślejszym torze, na jakim powinna poruszać się modlitwa, möchte ich noch einen Problemfall schildern. Chciałbym teraz zobrazować kilka problemów. Ist das Gebet für unsere ungläubigen Kinder ein Gebet im Namen des Herrn? Czy modlitwa za naszymi niewierzącymi dziećmi jest modlitwą w imieniu Pana? Ist das Gebet für ungehorsame Gläubige ein Gebet im Namen des Herrn? Czy modlitwa za nieposłusznymi wierzącymi jest modlitwą w imieniu Pana? Wenn Eltern für die Bekehrung ihrer Kinder beten, jeżeli rodzice modlą się o nawrócenie swoich dzieci, will der Herr das? Czy Pan tego chce? Ja. Tak. Denn wir haben vorhin gelesen, dass wir beten sollen für alle Menschen. Bo i poprzednio mówiliśmy o tym, że mamy modlić się o wszystkich ludzi. Unsere Kinder sind auch Menschen. A nasze dzieci to też ludzie. In dem Epheserbrief sollen wir beten für alle Gläubigen. A w liście do Efezjan czytamy, że mamy modlić się za wszystkimi wierzącymi. Wenn unsere Kinder bekehrt sind, sind sie Gläubige. Jeżeli nasze dzieci nawróciły się, to są wierzącymi. Bekehren sich alle Kinder von gläubigen Eltern? A czy wszystkie dzieci rodziców wierzących się nawracają? Nein. Nie. Also stimmt die Stelle dann nicht mehr, oder? Czyli coś nie zgadza się w tym miejscu z tym wierszem biblijnym. Tak czy nie? Doch, die stimmt immer noch. Tak, zawsze jest w porządku, zgadza się. Aber jetzt kommt ein Umstand hinzu, der speziell ist. Bo teraz właśnie chcę wspomnieć pewną sytuację specjalnego rodzaju. Wenn es darum geht, dass Menschen für die gebetet wird, jeżeli o to chodzi, że ludzie, za którymi my się modlimy, durch ihr eigenes Verhalten, poprzez swoje własne zachowanie się, den Willen Gottes zunichte machen, można powiedzieć, niszczą wolę Bożą, oder dem Willen Gottes entgegenhandeln, albo inaczej mówiąc, działają przeciwnie do woli Bożej, dann zwingt Gott niemand dazu. To Bóg przecież nikogo do tego nie zmusza. Das bedeutet der ungehorsam des Menschen, i to oznacza, że ludzie, którzy są nieposłuszni, vereitelt die Absichten Gottes. Oni pogardzają tymi zamiarami zbawienia ze strony Boga. Słucham? Depczą, można powiedzieć. Wiederhol den Satz nochmal. Der Ungehorsam des Menschen führt dazu, dass die Absichten Gottes nicht zum Ziel kommen. Można też i to tak sformułować, że nieposłuszeństwo tych ludzi doprowadza do tego, że te zamiary Boże nie są zrealizowane. Aber jetzt wollen wir nicht enttäuscht sein, weil wir das so wenig erleben, was wir gerade jetzt hier überdacht haben. Ale nie bądźmy zniechęceni dlatego tylko, że my tak mało to doświadczamy w naszym życiu, o czym przed chwilą mówiliśmy. Sondern wollen uns einer anderen Seite des Gebetes zuwenden. Ale kierujmy nasze oczy na inną stronę modlitwy. Und da möchte ich bitten, mal Philipper 4, Vers 5 und 6 zu lesen. Philipper 4, Vers 5 und 6. Otwórzmy teraz list do Filipian, 4 rozdział. Piąty i szósty wiersz. List do Filipian, 4 rozdział, 5 i 6 wiersz.
Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczę się więc o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I siódmy wiersz. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Diese Seite des Gebetes ist genauso schön, würde ich sagen. Chciałbym powiedzieć, że i ta strona modlitwy jest tak samo piękna. Es gibt Sorgen, es gibt Umstände, die traurig machen in unserem Leben. Są takie troski, są takie okoliczności w życiu, które nas nastrajają do smutku. Aber wir haben in diesen Notsituationen, ale my w tych wszystkich sytuacjach naszej biedy, einen Zufluchtsort, mamy właśnie takie miejsce ucieczki, den wir im Gebet aufsuchen können, które możemy odwiedzać w modlitwie. Wir können durch Gebet und Flehen, haben wieder zwei Ausdrücke, drei mit Danksagung, unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. My możemy właśnie przez modlitwę, przez dziękczynienie i przez błagania nasze sprawy przedkładać Bogu. Es fällt auf, dass da keine Bitte geäußert wird. Możemy tu zauważyć, że nie jest tutaj wzmiankowane proszenie. Wir nennen Gott einfach nur die Situation. Po prostu my przedstawiamy Bogu sytuację tak, jak ona wygląda. Eure Anliegen, das sind die Dinge, die uns angehen. Te sytuacje życiowe to są rzeczy, które nas dotykają. Ein wunderbares Beispiel dafür haben wir in dem Verhalten der beiden Schwestern Martha und Maria. Cudowny przykład znajdujemy w tym postępowaniu dwóch sióstr Marty i Marii. Lazarus war krank, ihr Bruder. Ich brat zachorował, Łazarz. Und was haben die beiden Schwestern gemacht? I co te dwie siostry zrobiły? Haben sie gebetet, Herr Jesus, komm ganz schnell und mach ihn wieder gesund. Czy one prosiły, Panie Jezu, przybądź bardzo szybko i uzdrów go? Haben sie nicht gesagt. Nie, one tak nie powiedziały. Sie haben genau das gemacht, was hier steht. One uczyniły dokładnie to, co tutaj jest napisane. Sie haben gesagt, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. One powiedziały, Panie, ten, którego Ty miłujesz, jest, czy zachorował. Die Anliegen vor wem kund werden lassen. I teraz nasze okoliczności życiowe przed kogo przenosić? Vor den Brüdern? Czy przed braci? Vor den Schwestern? Czy przedkładać siostrom? Nein, steht auch nicht hier. Nie, tak nie jest tutaj napisane. Sondern vor Gott. Tu jest napisane przynosić przed Boga. Und wenn wir das tun, passiert auch was. Das. Dann passiert was. Jeżeli to uczynimy, to wtedy coś się właśnie wydarzy. Dann steht hier nicht, dass der Herr das macht, was wir vielleicht wünschten. Tu nie jest napisane, że ta moc, którą byśmy sobie życzyli, sondern dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und unseren Sinn bewahren. Jest tutaj napisane, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten będzie zachowywał albo będzie strzegł serc naszych. To jest eine ganz gewaltige Aussage. Jest to potężne określenie. Was bedeutet der Friede Gottes? Co to w ogóle oznacza pokój Boży? Der Friede Gottes bedeutet, dass Gott immer in sich selbst ruht. Pokój Boży oznacza to, że Bóg zawsze sam w sobie ma spoczynek, spoczywa w sobie. Gott wird in seinem Frieden nie erschüttert. Nigdy nie może być wzruszony pokój, w jakim spoczywa Bóg. Er wird nicht ausweglos. Również Bóg nigdy nie staje przed sytuacją bez wyjścia. Er ist jeder Situation gewachsen. On jest w stanie sprostać każdej sytuacji. Er kommt nie in Verlegenheit. On nigdy nie będzie znajdował się w zakłopotaniu z powodu jakiejś sytuacji.
Er weiß immer, wie es weitergeht. On zawsze wie, jak tą sprawę dalej poprowadzić. Und derselbe Friede. I właśnie tego rodzaju, ten sam pokój, jaki on posiada, den Gott immer für sich selbst hat. Ten pokój, który Bóg zawsze ma dla siebie samego, der kommt in mein Herz. Ten pokój spłynie na moje serce und in meinen Sinn. I na mój rozum. In mein Herz bedeutet, dass den Sitz meiner Entscheidungen mit seinem Frieden erfüllt. Do serca to oznacza, że ta centrala moich decyzji, gdzie ja podejmuję wszystkie działania, będzie teraz wypełniona pokojem Jego. Und den Sinn, das heißt, macht meine Gedanken ruhig. A rozum to oznacza, że Jego pokój również i uspokoi mój świat myśli. Es kann sein, dass die Situation sich überhaupt nicht ändert. Może tak się zdarzyć, że sytuacja w naszym życiu w najmniejszym stopniu się nie zmieni. Die Frau bleibt immer noch krank. Na przykład, jeśli żonę mamy chorą, żona dalej będzie chora. Das kleine geborene Kind bleibt immer noch schwerst behindert. Małe, dopiero co narodzone niemowlę, gdy jest sparaliżowane, dalej pozostanie sparaliżowane. Die Parkinson-Krankheit des Mannes nimmt immer noch zu. Albo odwrotnie, w wieku starczym choroba Parkinsona mojego męża dalej będzie trwała i będzie się potęgowała. Die äußeren Umstände verbessern sich überhaupt nicht. Zewnętrzne okoliczności naszego życia w ogóle się nie poprawią. Aber der Friede Gottes in meinem Herzen. Ale ten pokój Boży, który będzie w moim sercu, ruht trotz der schweren Umstände in Gott dem Vater. Będzie mógł spoczywać pomimo tych trudnych okoliczności w sercu Boga Ojca. Petrus sagt in 1. Petrus 1. Piotr napisał w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, dass wir durch Gottes Macht durch Glauben bewahrt werden. Że my dzięki mocy Bożej przez wiarę bywamy zachowani. Gott setzt seine Macht nicht immer so ein. Bóg nie zawsze zastosuje swoją moc tak, dass die Umstände verbessert. Że poprawi okoliczności, w jakich żeśmy się znaleźli. Die bleiben unter Umständen so wie sie sind. I te okoliczności dalej pozostaną dokładnie takimi samymi, jak były. Aber setzt seine Macht auch so ein. Ale i tak może być, że on swoją moc w tym celu zastosuje, dass unseren Glauben stärkt, żeby wzmocnić naszą wiarę. Und wir im Glauben und Vertrauen durch diese schwierige Zeit hindurchgehen. Abyśmy mogli we wierze i w zaufaniu do Niego przejść przez te trudne okoliczności. Ist das nicht auch eine schöne Seite des Gebets? Czy i to nie jest właśnie piękną stroną modlitwy? Dann steht hier auch Danksagung. I tu w tym miejscu też jest wymienione dziękczynienie. Wir erleben oft in den örtlichen Gebetsstunden folgende Situation. Bardzo często w miejscowych godzinach modlitewnych przeżywamy następującą sytuację. Ein Bruder steht vielleicht vor einer sehr schweren Herzoperation. Jeden z braci może na przykład znajdować się przed bardzo ciężką operacją serca. Die Brüder in der Versammlung beten, dass der ihn doch hindurchbringt und wieder gesund macht. Bracia w zgromadzeniu modlą się, aby Pan go przeprowadził i jeśli Jego wola, również i dał uzdrowienie. Und wenn der Herr das dann erhört, i jeśli Pan to modlitwę wysłucha, dann danken wir ihm. To wtedy mu też i dziękujemy za to. Dürfen wir auch. Tak, możemy, powinniśmy. Aber wenn bei der Operation heimgeht, ale co będzie, jeżeli ten brat odejdzie do Pana w czasie operacji? Was machen wir? Co wtedy uczynimy? Danken wir dann auch? Czy wtedy też dziękujemy? Oder nicht? Czy nie? Hat der Herr es falsch gemacht? Czy Pan może w tej sytuacji popełnił błąd? Doch bestimmt nicht, oder?
Z całą pewnością nie, albo może. Dann dürfen wir auch danken. Wtedy i w takiej sytuacji też możemy dziękować. Obwohl der anders erhört hat, als wir es gewünscht haben. Pomimo tego, że on może inaczej wysłuchał tą modlitwę, niż myśmy sobie tego życzyli. Wir merken, dass diese Seite ist nicht die höchste. Die hatten wir vorhin. Możemy zauważyć, że ta strona modlitwy to nie jest tą najwznioślejszą stroną, bo o tej mówiliśmy poprzednio. Und doch auch eine sehr tröstliche. A jednak jakże bardzo pocieszająca strona. Zu unseren Herzen gehende Verheißung. A jakże bardzo poruszające nasze serce obietnice. Dann wollen wir uns einer dritten Seite des Gebetes zuwenden. I teraz zwróćmy nasze spojrzenie na trzecią stronę jeszcze modlitwy. Aus Römer 8. Z listu do Rzymian z 8 rozdziału. Vers 26. 26 wiersz. Bis 28. Do 28. List do Rzymian 8 rozdział 26-28. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Es gibt Situationen in unserem Leben. Są takie sytuacje w naszym życiu. Da können wir das, was wir empfinden, nicht mehr in Worten ausdrücken. Że my nie jesteśmy w stanie nawet określić słowami tego, co w danym momencie przeżywamy. Ich kenne auch in meinem Leben einige Tage, wo ich kein Gebet sprechen konnte. Ja znam też i z mojego życia takie kilka dni, w których nie byłem w stanie sformułować ani jednej modlitwy. Was wir also nicht mehr in Worte kleiden können. A więc wszystko to, co my nie jesteśmy w stanie ubrać w słowa, bringt der Heilige Geist dann wortlos zu Gott. To Duch Święty to bez słów przynosi przed Boga. Wir haben gelesen, dass der Geist, das ist der Heilige Geist. My czytaliśmy o tym, że Duch, czyli Duch Święty, sich unserer Schwachheit annimmt, das heißt der Schwachheit des Leibes. Czytaliśmy, że on wspiera nas w niemocy naszej, czyli w tej słabości ciała naszego. Er wirkt, der Heilige Geist wirkt in unseren Herzen. I ten Duch Święty działa w naszym sercu. Ein gottgemäßes Seufzen. Abyśmy mogli wzdychać w sposób, jaki jest miły Bogu. Denn unser Leib ist noch mit der leidenden Schöpfung in Verbindung. Jest to nicht erlöst, unser Leib. Dlatego, że nasze ciało jest dalej jeszcze połączone z tym cierpiącym stworzeniem. To ciało jeszcze nie doświadczyło wyzwolenia. Und das Seufzen dieses Leibes entspricht dem Seufzen der leidenden Schöpfung, der leidenden Kreatur. In Kapitel 8. I to właśnie wzdychanie naszego ciała jest porównywalne z tym wzdychaniem całego stworzenia. Ich möchte das mal aus dem Leben des Herrn Jesus zeigen. Chciałbym to też pokazać na przykładzie życia Pana Jezusa. In Matthäus 8. W Mateusza w 8 rozdziale. Es gibt mehrere Stellen. A takich miejsc jest więcej. In Vers 17 Mateusza 8 rozdział 17 wiersz.
ist er über die eigenen Jünger derart erstaunt. Pan był tak zadziwiony nad swoimi własnymi uczniami, dass er sagen muss, begreift ihr immer noch nicht, versteht ihr nicht, habt ihr euer Herz verhärtet? Że on musiał tutaj się żalić, czy dalej jeszcze nic nie rozumiecie, czy dalej macie zatwardziałe serca? Sie waren in ihren schwachen menschlichen Leibern in dieser ja, nicht dem Herrn befriedigenden Einstellung. Oni w swoich słabych, ziemskich ciałach niestety znajdowali się w takim nastawieniu, które nie mogło zadowolić Pana. Und dann noch mal Johannes 11. I jeszcze raz wróćmy do Jana, 11 rozdział. Vers 33. 33 wiersz. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich. Jana 11:33. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. Dem Herrn entrang sich ein Seufzen, obwohl sein Leib, sein Körper, nicht dieser gefallenen Schöpfung angehörte. Pomimo, że ciało naszego Pana nie było tym ciałem tego upadłego stworzenia, to jednak czytamy tutaj, że i on rozrzewnił się w duchu, wzruszył się tą sytuacją. Aber obwohl jetzt unser Körper noch zu dieser leidenden Schöpfung gehört und dem Seufzen der Schöpfung Ausdruck gibt, i pomimo, że nasze ciało jeszcze należy do tego cierpiącego stworzenia i wyraża jeszcze te wzdychania albo te skargę, sind wir doch durch den Geist mit dem Himmel verbunden. To jednak jesteśmy przez Ducha połączeni z niebem. Und ich denke, dass das ebenfalls eine sehr wertvolle Seite des Gebetes ist. I ja myślę, że to również jest bardzo kosztowną stroną też i modlitwy. Ich fasse noch einmal zusammen. Teraz chciałbym to wszystko razem podsumować. Wir wissen nicht mehr, was wir bitten sollen. My nie wiemy, o co się mamy modlić, und prosić. Und auch nicht mehr, wie es sich gebührt. I nie wiemy, jak przystoi modlić się. Dann ist es Gott, der Heilige Geist, der die Dinge gottgemäß für uns vor Gott bringt. I wtedy mamy do dyspozycji Boga Ducha Świętego, który w odpowiedni dla Boga sposób nasze wzdychania przedstawia Bogu. Und ich glaube, dass viele das erlebt haben. I ja myślę, że wielu z nas mogło tego też i doświadczyć w życiu swoim. Dann wollen wir uns jetzt noch den nicht erhörten Gebeten zuwenden. A teraz zwróćmy jeszcze uwagę na takie modlitwy, które nie zostały wysłuchane. Da gibt es natürlich eine Art der Gebete, die nie erhört werden, die gar nicht erhört werden können. I naturalnie jest taki jeden rodzaj modlitwy, który nigdy nie może być wysłuchany. In Jakobus 4 sagt Jakobus einmal, ihr empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Jakub pisze do nas w czwartym rozdziale, wy nie otrzymujecie, bo źle prosicie. Diese Gebete gehen nur bis an die Decke. Tego rodzaju modlitwy tylko wznoszą się do sufitu. Aber von diesen Gebeten möchte ich jetzt nicht sprechen. Ale o tego rodzaju modlitwach ja nie chcę teraz mówić. Sondern von echten Gebetsanliegen. Ale chciałbym mówić o prawdziwych modlitwach, die aber eindeutig nicht erhört werden. Ale o modlitwach, które jednoznacznie nigdy nie były wysłuchane. Wir wollen jetzt mal vier Stellen dazu lesen. I w tym celu przeczytamy cztery miejsca. Die erste aus 5. Mose 3. Pierwsze miejsce z 5. Księgi Mojżeszowej, z 3. rozdziału. Fünfte Mose 3, Vers 25.
25 wiersz, 5 Mojżeszowa, 3 rozdział, 25 wiersz. Bis vers 27. Do 27. Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was. Nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie: dosyć, nie mów już do mnie o tej sprawie. Wejdź na szczyt góry Pizga i skieruj swe oczy na zachód, na północ, na południe i na wschód i obejrzyj to własnymi oczyma, gdyż Jordanu tego nie przekroczysz. Als ich jünger war, gdy byłem młodszy, hat mir dieser Mose immer so leid getan. To zawsze było mi bardzo żal tego Mojżesza. Ich hab gedacht, der arme Kerl. I sobie zawsze myślałem: ach, biedny chłopak. 40 Jahre hat sich bemüht, dieses Volk durch die Wüste zu führen. 40 lat trudził się tym, aby ten naród prowadzić przez pustynię. Ganz zu Anfang hatte schon gesagt: lösche mich doch aus deinem Buche. Wollte gleichsam sterben für dieses Volk. A na samym początku tej wędrówki już powiedział do Boga: wymasz mnie z twojej księgi. Czyli on chciał umrzeć lepiej za ten naród. I tylko raz jedyny coś źle uczynił. Er sollte den Felsen nicht nochmal schlagen. Er sollte zu ihm reden und er schlägt ihn nochmal. On miał nie uderzyć po raz drugi skały. On miał do tej skały przemówić. War das so schlimm? A jednak on ją uderzył po raz drugi. Ob reden oder schlagen. Czy to było takie złe, że zamiast mówić, uderzył laską w tą skałę? O ja, es war ganz schlimm. O tak, to było bardzo złe. Denn der Fels ist ein Bild von Christus. Dlatego, że ta skała jest zawsze obrazem na Chrystusa. Und Christus wurde nur einmal geschlagen. A Chrystus został tylko raz uderzony. Dort auf dem Kreuz von Golgatha. Tam na krzyżu Golgoty. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Tam został przez Boga uderzony i poniżony. Und es kam ein unermesslicher Segen hervor. I z tego wypłynęło niewyobrażalnie wielkie błogosławieństwo. Und dieses Bild hat Mose, ohne dass es wusste, verletzt. I właśnie ten piękny obraz Mojżesz, oczywiście nie wiedząc o tym, on zniszczył ten obraz. Aber nicht nur das. Ale nie tylko to. Er hat auch den falschen Stab genommen. On dodatkowo wziął jeszcze tą niewłaściwą laskę. Er sollte den Stab nehmen von Aaron, der gesprost hatte. On miał wziąć według rozkazu Bożego tą laskę, która była Aaronowa i która już wcześniej zakwitła. Aber er nahm seinen alten Stab, womit er das Rote Meer geschlagen hat. A on wziął swoją własną, starą laskę, którą on kiedyś uderzył Morze Czerwone. Er sollte den Stab der Gnade nehmen und nahm den Stab des Gerichts. On miał wziąć tą laskę łaski, a wziął laskę sądu. Gott konnte nicht zulassen. I Bóg nie mógł do tego dopuścić. Dass dieses Bild über seinen Sohn in irgendeiner Weise angekratzt wurde. Aby obraz obraz wskazujący na syna jego w jakikolwiek sposób ucierpiał. Jetzt ganz am Ende seines Weges. I teraz znajduje się Mojżesz na końcu swojej drogi życia. Bietet er. I jeszcze raz prosi Pana: lass mich doch in das Land gehen. Pozwól, żebym jeszcze mógł wejść do tego kraju. Aber er sagt nein. A Pan powiedział: nie. Rede mir nicht mehr davon. Hör endlich auf, sagt Gott. Nie mów już do mnie więcej w tej sprawie. W końcu przestań. Und er kam nicht hinein. I rzeczywiście nie wszedł do tego kraju. Das war doch schlimm, oder? Było to złe, nieprawdaż? Aber dann habe ich irgendwann mal erkannt.
Ale kiedyś później na drodze mojego życia wiary poznałem, wenn Gott bei seiner Strafe bleibt, jeżeli Bóg podtrzymuje karę, którą postanowił, wenn er das Gebet wirklich nicht erhört, i jeżeli rzeczywiście nie wysłucha jakiejś modlitwy, dann versüßt er die Ernte. Er macht die Ernte süß. Ende. Die Ernte. Ah, Ernte. Das er gibt, wenn er etwas uns vorenthält, viel mehr als das, was wir erbeten haben. To Bóg zawsze, jeżeli nie wysłuchuje jakiejś modlitwy, czegoś nam nie daruje, to zawsze nam wielce osłodzi plon. Dużo większy jest plon. Du kommst nicht ins Land. Nie wejdziesz do tego kraju. Aber. Ale. Jetzt nahm er ihn mit auf den Gipfel des Pisga. Bóg zaprowadził go tam na ten szczyt góry Pisga. Und dann lässt er ihn das ganze Land sehen. I pozwolił, że mógł zobaczyć cały kraj. In allen vier Himmelsrichtungen. I to w dodatku w czterech kierunkach świata. So wie das Volk Israel dieses Land bis heute noch nicht in Besitz genommen hat. I to tak daleko sięgał jego wzrok, jak ten naród izraelski ani wtedy, aż po dziś dzień nigdy tego kraju nie objął tak daleko w posiadanie, jak to było zamiarem Bożym. Wäre er zu Fuß hineingegangen? Gdyby Mojżesz wszedł tylko pieszo do tego kraju, hätte er nur einen kleinen Teil des Landes gesehen. To widziałby tylko malutką cząstkę tego obiecanego kraju. A teraz z tego szczytu Pisga mógł zobaczyć z góry cały obszar tego kraju. I teraz idźmy jeszcze krok dalej. W Mateusza 17 rozdziale czytamy, że ten Mojżesz mit dem Herrn auf dem Berg. Pojawia się razem z Panem na górze. Ein Bild von den Gläubigen, die durch den Tod gegangen sind. Jest jednocześnie obrazem wszystkich wierzących, którzy przeszli przez śmierć. Und dann auferstehen werden. A potem zmartwychwstaną. Und dann gehört er zu denen, die mit Christus herrschen 1000 Jahre. I on należy do tych, którzy razem z Chrystusem będą panowali nad ziemią 1000 lat. Herrschen über dieses Land. I będą panowali nad tym krajem. Das meine ich mit dem Ausdruck, Gott macht die Ernte süß. To właśnie miałem na myśli, że Bóg osłodzi plon tego życia. Ich wiederhole das noch einmal. Jeszcze raz to powtarzam. Wenn Gott uns etwas nicht zubilligt, jeżeli Bóg nam czegoś nie udzieli, wenn er nach unserer Meinung uns etwas vorenthält, jeżeli według naszego mniemania coś nam nie daruje, nicht das gibt, was wir wünschen, nie da nam tego, co bardzo byśmy sobie życzyli, dann macht er das nie, um uns zu beschneiden, um uns weniger zu geben. To nigdy nie czyni z tego powodu, żeby nas ograniczyć albo nam dać znacznie mniej. Dann gibt er auf eine andere Weise viel mehr. To on właśnie w inny sposób znacznie więcej nam daruje. Er gibt uns etwas, was unseren Vorstellungen weit, weit überlegen ist. On wtedy nam daruje coś, co znacznie wykracza poza nasze możliwości wyobrażenia sobie. Sie übertreffen bei weitem das, was wir wünschten. I te rzeczy, które otrzymamy, znacznie przekroczą to, co my byśmy sami dla siebie sobie nawet życzyli. Wir gehen zur zweiten Stelle. I teraz przejdźmy do drugiego miejsca. In 1. Könige 19. Do pierwszej księgi królewskiej. Do 19 rozdziału. Vers 4. Czwarty wiersz.
Pierwsza Królewska, 19 rozdział, 4 wiersz. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Die meisten von uns werden die Geschichte Elias ein wenig kennen. Z pewnością większość zna tą historię Eliasza. In Kapitel 18 hat noch einen großen Sieg über die 450 Baalspriester gehalten. W 18 rozdziale tej księgi czytamy o tym, że on dokonał wielkiego zwycięstwa nad 450 kapłanami bożka Baala. Das wurde dann Isabel, der gottlosen Frau von Ahab, berichtet. Zostało to wszystko opowiedziane Izabel, bezbożnej żonie króla Ahaba. Und Isabel wollte ihn dann töten lassen. I ta Izabel chciała go zabić. Dann legt sich Elias unter diesen Ginsterstrauch. I wtedy Eliasz położył się pod tym krzakiem jałowca. Und betet, dass der Herr ihn wegnimmt. I modli się, prosząc o to, aby Pan zabrał jego życie. Aber der hat das nicht gemacht. Ale Pan tego nie uczynił. Er hat ihn geweckt, aufgeweckt. Pan go obudził z tego snu. Hat ihm zu essen gegeben. To Pan sprawił, że zostało mu darowane posilenie w pokarmie. Und dann legt er sich wieder hin. I on znowu się położył. Er ist resigniert. O, widzimy, że on całkowicie zrezygnował. Und der Engel des Herrn kommt noch einmal zum zweiten Male. I anioł pański po raz drugi przychodzi do niego. Gibt ihm wieder Speise. Znowu daje mu posiłek. Und dann geht Elias in der Kraft dieser Speise bis an den Berg Horeb. I wtedy Eliasz w mocy tego posiłku szedł aż do góry Horeb. Das ist doch ein guter Gott, oder? To jest przecież dobry Bóg, nieprawdaż? Wenn du mal unter dem Ginsterstrauch liegst? Gdy i ty, właśnie tak obrazowo mówiąc, położysz się pod krzakiem jałowca und sagst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. I powiesz do Boga: ja już ani nie chcę, ani dalej nie potrafię żyć, dann gibt der Herr dir doch wieder Kraft. To Pan jednak i dalej tobie daje siłę, um bis ans Ziel zu gehen. Aby dojść aż do jego celu. Jetzt komme ich wieder zu dem Satz: Gott versüßt die Ernte. Znowu powtarzam to samo zdanie: Bóg osładza nasz plun. Er hat die Bitte Elias nicht erhört. On nie wysłuchał prośby Eliasza. Elias wollte sterben. Eliasz prosił, aby mógł umrzeć. Aber er ist überhaupt nicht gestorben. A okazuje się, że on nigdy nie umarł. Wollen wir uns das mal eben anschauen in 2. Könige 2? Czy nie chcielibyśmy i to oglądać w drugiej księdze Kronik, w drugim rozdziale? In 2. Könige 2. Druga księga Kronik, drugi rozdział. Przepraszam, Królewska, drugi rozdział. Nachdem Elia dann mit Elisa einen gewissen Weg gegangen war. Czytamy tutaj w tym rozdziale, że z Eliaszem pewien odcinek drogi poszedł Elizeusz. Da steht in Vers 10. I jest napisane w wierszu 10. Du hast schweres erbeten. O trudną rzecz prosiłeś. Denn er wollte gerne ein zweifaches Teil haben von dem Geist des Elia. Dlatego, że Elizeusz chciał otrzymać podwójną ilość ducha Eliaszowego. Wenn du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, so soll es dir geschehen. Gdy będziesz mnie widział, gdy będę odchodził od ciebie, to tak ci się stanie. Und dann es geschah, während sie gingen, Vers 11, und im Gehen redeten. A potem stało się w wierszu 11, że gdy tak obaj dalej szli rozmawiając, da fuhr Elia im Sturmwind auf zum Himmel. To wtedy Eliasz w rydwanie ognistym i
z końmi ognistymi został wzięty od Elizeusza do nieba. Und Elisa sah es, steht in Vers 12. A w 12. wierszu czytamy: i Elizeusz widział to. Also jetzt bekam er ein zweifaches Teil von dem Teil, das Elia hatte. A więc on otrzymał podwójną ilość ducha, jaką miał Eliasz. Er konnte ohne zu sterben direkt in den Himmel direkt in den Himmel gehen. On mógł bez umierania bezpośrednio pójść do nieba. Und dann finden wir ihn auch in Matthäus 17 wieder. I tego Eliasza też oglądamy w Mateusza w 17 rozdziale ponownie. Wo er gesehen wird in seiner Herrschaft mit dem Herrn Jesus über das tausendjährige Reich. Gdy oglądamy go jako obrazowo, jako panującego razem z Panem Jezusem nad tysiącletnim królestwem. Das hatte Elia nicht gebetet. Tego o to przecież nie prosił ten Elizeusz. Eliasz, przepraszam. Also der Segen übertraf bei weitem den scheinbaren Verlust. A więc to błogosławieństwo wielokrotnie przewyższyło tą rzekomą stratę. Dann noch eine Stelle aus 2. Korinther 12. I jeszcze jedno miejsce z drugiej księgi, drugiego listu do Koryntian. Das ist Paulus. 12 rozdział, czytamy tam o Pawle. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział. Lies bitte die Verse 7 bis 9. Przeczytamy wiersze od 7 do 9. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Also Paulus hatte offenbar eine Krankheit in seinem Körper. Wszystko to wskazuje na to, że Paweł najwyraźniej chorował na jakąś chorobę. Ein Dorn für das Fleisch. Jak tu jest określone, chorobę, która była cierniem dla jego ciała. Das heißt ein Stachel, der ihn schmerzte. A więc to jak taki cierń, który go bolał. Wir wissen nicht, was das war. My nie wiemy, co to było. Es gibt Brüder, die meinen, dass er schlechte Augen hatte. Są tacy bracia, którzy tylko przypuszczają, że mógł mieć słaby wzrok. Wir lassen das offen. Hat keinen Zweck zu spekulieren. My zostawmy to jako rzecz otwarta. Nie ma sensu spekulacji prowadzić. Aber eindeutig eine körperliche Schwäche. Ale z całą pewnością była to cielesna jego słabość. Und für dieses flehte Paulus dreimal zum Herrn. I w tej sprawie Paweł 3-krotnie błagał Pana. Und er sagt: Was behältst du? A Pan powiedział: Meine Gnade genügt dir. To dalej tak zostanie. Dosyć ci na łasce mojej. Denn meine Kraft wird in dir, dem schwachen Paulus, offenbart. Dlatego, że moc moja w tobie, w tym słabym Pawle, będzie objawiona. Also die Bitte wird nicht erhört. A więc ta prośba nie została wysłuchana. Aber welch ein Werkzeug der Gnade Gottes wurde dieser Mann. A jakimż to wielkim narzędziem łaski został właśnie ten mąż. Man sagt, dass durch keinen anderen so viele Menschen zur Bekehrung kamen wie durch ihn. Mówi się, że przez prawdopodobnie nikogo innego tak wiele ludzi się nie nawróciło jak właśnie przez niego. Der Herr hat ihn benutzt als einen Segenskanal. Pan użył go jako taki kanał przepływającego błogosławieństwa. Diesen Apostel der Nationen. Tego apostoła narodów.
Dann kommen wir zum größten Beispiel. I teraz możemy przejść do największego przykładu. Das ist in Markus 14. O tym czytamy w Ewangelii Marka w 14 rozdziale. Ich habe Hemmungen darüber zu sprechen. Mam swego rodzaju zahamowania, aby na ten temat mówić. Lies bitte die Verse 35 und 36. Marka 14 rozdział 35 i 36 wiersz. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Der Herr Jesus musste als Mensch davor zurückschrecken, zur Sünde gemacht zu werden. Pan Jezus musiał się przerażać przed tym, aby jako człowiek był uczyniony grzechem. Das konnte er nicht wünschen. Nie mógł sobie tego nigdy życzyć. Deshalb sagte er: Nimm diesen Kelch von mir weg. I to dlatego on tutaj powiedział: Oddal, czy weź ten kielich ode mnie. Gott hat das nicht getan. Bóg tego nie uczynił. Der Kelch des Zornes Gottes kam über ihn. I ten kielich gniewu Bożego przyszedł, czy rozlał się nad nim. Was kam daraus hervor? A co z tego wypłynęło? Ein Segen, den wir nicht ausdenken können. Tak wielkie błogosławieństwo, jakiego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Der Jesus sagt: Pan Jezus też powiedział: Ich habe eine Taufe, womit ich getauft werden muss. Ja mam chrzest, którym mam być ochrzczony. Und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist. I jakże bardzo jestem ściśnięty aż do czasu, gdy się wypełni. Bis zum Kreuz von Golgatha konnte der Segen nur in einem beschränkten Maß sichtbar werden. Aż do krzyża Golgoty błogosławieństwo mogło tylko się objawiać w ograniczonym zakresie. Der Jesus war gleichsam beengt in dem Ausmaß des Segens für die ganze Welt. Pan Jezus był w pewnym sensie ograniczony w rozprzestrzenieniu tego błogosławieństwa na całą ziemię. Aber nach dem Kreuz, ale po krzyżu, floss der Segenstrom von Golgatha aus zu allen Menschen der Erde. Ten strumień błogosławieństwa wypłynął z Golgoty, z krzyża, na całą ziemię dla wszystkich ludzi. Stellt euch mal vor, Gott hätte diese Bitte erhört. Wyobraźcie sobie, co by to było, gdyby Bóg jego modlitwę wysłuchał. Dann wären wir alle ewig verloren. Wtedy my wszyscy bylibyśmy na wieki zatraceni, straceni, zgubieni. Noch einmal, wenn Gott bitte nicht erhört. I jeszcze raz to powtarzam, jeżeli Bóg czasami nie wysłuchuje jakichś modlitw, dann gibt er viel mehr. To wtedy On daruje znacznie więcej, oft sogar mehr, als dass wir überhaupt denken können. Bardzo często, znacznie więcej niż my jesteśmy w stanie sobie pomyśleć. Wie gut muss dieser Gott sein. Jak dobrotliwym musi być ten Bóg. Der auf eine solche Weise unseren Vorstellungen weit, weit überlegen ist. Który w taki sposób daleko przewyższa nasze własne wyobrażenia. Und ihr Lieben, was wird das sein? O umiłowani, co to będzie kiedyś? Wenn wir einmal vor dem Richterstuhl erscheinen werden, gdy staniemy przed tą sędziowską stolicą Chrystusową, und dann erkennen werden, i wtedy dopiero będziemy mogli to poznać, welche Ergebnisse der Herr
in unserem Leben hervorgebracht hat. Jakie Pan sprawił wyniki w naszym życiu? Welche Ziele erreicht hat in unserem Leben? Jakie cele on osiągnął w naszym życiu? Und dann werden wir ihn dafür ewig loben und anbeten. I wtedy na całą wieczność będziemy go za to wychwalać i uwielbiać. Für die Wege, die uns hier so schwer waren. Za te wszystkie drogi, które tutaj na tej ziemi dla nas były tak ciężkimi. Die wir hier auch nicht verstanden haben. Których nie byliśmy w stanie tu na ziemi zrozumieć. Dann werden wir sagen. I wtedy będziemy mogli powiedzieć. Der Herr hat alles wohl gemacht. Pan wszystko dobrze uczynił. Einiges gehört über den Inhalt unserer Gebete im Blick auf das Volk Gottes. Słyszeliśmy na temat zawartości naszych modlitw, jeśli chodzi o lud Boży. Ich möchte ein Gebet vorstellen. Chciałbym przedstawić jedną modlitwę. Das ein alttestamentlicher gläubiger Blick auf sich selbst betet. Gdy starotestamentowy wierzący prosi, czy modli się za sobą samym. Wir wollen uns einmal fragen, welche Inhalte haben die Gebete, die wir für uns selbst tun. Zapytajmy siebie samych, jaką zawartość mają modlitwy, gdy my prosimy za nas samych. Es hat auch Resultate und Ergebnisse im Blick auf unser Verhalten gegenüber dem Volk Gottes. To też ma wpływ na nasze zachowanie wobec ludu Bożego. Wir lesen aus 1. Könige 3. Przeczytamy z 1. Królewskiej 3. rozdział. Etwas von dem Gebet Salomos. Coś z modlitwy Salomona. Als er König wurde über das Volk Gottes. Gdy on został królem nad ludem Bożym. 1. Könige 3 von Vers 7 bis 10. Od 7 do 10 wiersza. Und wir lesen bis Vers 12. 7 bis 12. Od 7 do 12 wiersza. Pierwsza Królewska 3 od 7. Teraz tedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest pośród Twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do niego. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przeto uczynię zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. I wiersz 28. A gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku dla króla, wiedzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzania sprawiedliwości. Salomo war zum König bestellt worden über Israel. Salomon został ustanowiony królem nad ludem izraelskim. Er war also in der Position der Herrschaft. On był w tej pozycji panującego. Er weiß, wie viele Knechte und Untertanen er hatte. Kto wie, ile on miał sług i poddanych. Ein Gebieter. Był tym, który rozkazywał. Und was sagt er im Gebet? I cóż on mówi w tej modlitwie? Herr mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an deines Vaters Stadt. Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Er sieht sich als Knecht seines himmlischen Herrn. On widzi siebie samego jako sługa tego niebiańskiego Pana. I natychmiast to przeniosę na nas. Obojętnie w jakiej pozycji jesteśmy postawieni. Czy w naszym społeczeństwie, w którym żyjemy. Czy też pomiędzy wierzącymi. Czy też w rodzinie. Wir sind in allen Fällen Knechte unseres himmlischen Meisters.
każdym przypadku jesteśmy sługami naszego niebiańskiego mistrza. Ein Knecht hört auf die Stimme seines Herrn. Sługa słucha głosu swojego pana. Und ein guter Knecht ist jemand, der das mit Freuden tut, was sein Herr möchte. A dobry sługa z radością wykonuje to, co jego pan sobie życzy. Sind wir auch im Gebet in einer solchen Haltung in Liga von selbst? Czy w naszych modlitwach, jeśli chodzi o nasze stanowisko, jesteśmy właśnie tacy? Oder meinen wir, Herrscher zu sein? Albo może mamy pobudki ku temu, by być tymi panującymi? Etwas zu sagen haben. Aby mieć to słowo jakieś do powiedzenia. Lasst uns demütig und bescheiden diese Haltung wie Salomo einnehmen. Chciejmy mieć to pokorę, tą pokorę i takie właśnie nastawienie, jak miał Salomo. Dann sieht er sich angesichts dieser Aufgabe in Vers 7 als einen kleinen Knaben an. I on siebie tutaj widzi, jeśli chodzi o to zadanie, które ma, jako młodego mężczyznę, młodego chłopca, można by wręcz powiedzieć. Der nicht weiß ein und auszugehen. Który nie wie, jak należy postępować. Er sieht sich vor einer gewaltigen Aufgabe und erkennt, ich kann das nicht allein bewältigen. On widzi, jak wielkie zadanie stoi przed nim i stwierdza, ja nie potrafię tym zarządzić. Wir haben heute Abend gebet gehört, dass es sehr viel Abhängigkeit bedarf, zu wissen, angesichts einer Anhäufung von Brüdern, wer was soll womit geschehen. Słyszeliśmy dzisiaj w modlitwie, że w obliczu wielu braci powinniśmy mieć to nastawienie, by wiedzieć, umieć rozpoznać, kto kiedy coś ma powiedzieć. In einem gewissen Sinn sollten wir immer kleine Knaben bleiben. W pewnym sensie to zawsze powinniśmy być tymi małymi pachołkami. Ich denke, ich hab doch was. Nie myśleć, o, ja coś mam do przekazania. Ich erzähle eine kleine Geschichte. I opowiem taką małą historię, krótką historię. In einer Versammlung in unserer Region. W jednym ze zgromadzeń w regionie, w którym ja mieszkam. Hielt ein Bruder abends Vorträge. Jeden z braci miał wieczorami wykłady. Sonntags zur Wortverkündigung war das vielen Geschwistern in der Umgebung bekannt. I w niedzielę na ogłoszenie słowa było to wiadome wielu wierzącym wokół. Der Saal war übervoll. Sala była wręcz przepełniona. Wzięli keine Namen, keine Sorge. Nie będę tutaj mówił żadnych nazwisk, proszę się nie obawiać. Ale erwarteten einen Dienst von diesem Bruder. I wszyscy oczekiwali, że ten brat będzie pełnił tą służbę. Wir haben gesessen und gesessen und gesessen. I siedzieliśmy, siedzieliśmy i siedzieliśmy. Ich schätze, dass das an die 10 Minuten war. Ja to mogę tak powiedzieć, że chyba trwało to z 10 minut. Und dann stand dieser Bruder auf. I ten brat wstał w końcu. Und las die Stelle aus Johannes 6. I przeczytał miejsce z Jana 6. Es ist ein kleiner Knabe hier, der 5 Brote und 2 Fische hat. Und was ist das unter so vielen? Jest mały chłopiec, który ma 5 chlebów i 2 ryby. Ale cóż to jest dla tak wielu? Ich weiß es auch nicht. Ja też nie wiem, co to jest, jaką to ma wartość i usiadł. Ten brat nie był dla mnie nigdy większym w moich oczach niż właśnie w tej chwili. W tym sensie właśnie powinniśmy pozostać tymi małymi pachołkami, chłopcami. Czy pacholęciami. Ich meine nicht kleine Namen im Blick auf das Wachstum der Erkenntnis über Gottes Wort in der Person des Herrn Jesus. Nie mówię tutaj o tym wzroście w rozumieniu, w poznawaniu osoby Pana Jezusa. Tutaj jak najbardziej powinniśmy wzrastać. I teraz w 9 wierszu konkretnie modli się. So gibt deinem Knecht ein verständiges Herz. Daj Twojemu słudze serce rozumne. Das meint nicht, ich rede einmal zu jungen Leuten. I tu teraz do młodych słowo. Mach aus mir ein Mathe-Genie. Zrób ze mnie geniusza matematycznego. Mach eine ganz intelligente Person aus mir. Spraw, abym był najbardziej inteligentną osobą na ziemi, czy w otoczeniu. Vor dem alle in Ehrfurcht erstarren. Przed którym wszyscy będą czuli respekt. Nein, ein verständiges Herz. Nie, on tutaj mówi rozumne serce. Dein Volk zu richten. Abym umiał sądzić Twój lud. Im Blick auf die vielen Angelegenheiten in diesem Volk recht zu urteilen.
aby wobec tych wielu sytuacji, które mają miejsce pośród tego ludu, właściwie osądzać sprawy. Um zu unterscheiden zwischen gut und böse. Aby rozróżniać między dobrem i złem. Chcielibyśmy zapytać siebie samych szczerze, prosiliśmy już o to? Das wäre doch angebracht, oder? Byłoby to cenne, czy na miejscu, gdybyśmy tak uczynili. Wie viele Angelegenheiten stürmen auf uns ein? Jak wiele różnych okoliczności spotyka nas. Beurteilungen der Fälle, die vorliegen, werden immer schwieriger. I te decyzje, które musimy podejmować, są coraz trudniejsze. Wir haben kein Paragraphenbuch, wo wir für jeden Fall Paragraph 17 Absatz 3 vorlesen könnten. Nie mamy takiej księgi z paragrafami, gdzie na daną sytuację zastosujemy paragraf 17 ustęp 3. Es gibt viele Situationen unter den Geschwistern, die wir nicht sofort einordnen können in eine bestimmte Schublade. Jest wiele sytuacji między wierzącymi, których nie możemy natychmiast zaklasyfikować do tego miejsca z Biblii. Wäre es nicht angebracht zu beten, Herr, gib mir Verständnis, ein einsichtsvolles Herz, um in dieser Lage deine Gedanken zu erkennen und sie auch auszusprechen? Czy nie byłoby to właśnie dobre, abyśmy modlili się, Panie, daj mi to rozumne serce, abym ja we właściwej sytuacji umiał właściwie osądzić czy zareagować? Und zu warten, bis er Antwort gibt? I umieć czekać, aż ta odpowiedź nadejdzie, czy będę ją otrzymał? Nicht müsse Erfahrungswerte zum Maßstab machen. Nie, by moje doświadczenia życia stały się wzorcem dla mnie. Parallelfälle als Entscheidungshilfe zu nehmen. By jakieś te miejsca, które miały miejsce w innych sytuacjach, by stawały się tym wzorem, który można przyjąć za ten jako wzorzec do rozwiązania tych sytuacji. Das bewahrt uns auch vor vorschnellen Entscheidungen. Abyśmy też się zachowywali przed tymi zbyt szybkimi osądami. Znaczy, das wunderbare Wort in Vers 10. I mamy te cudowne słowa w 10. wierszu. Das Wort war gut in den Augen des Herrn. Das Salomo dieses gebetet. I podobało się to Panu, albo ta rzecz była dobra w oczach Pana, że Salomon prosił o taką rzecz. Und dann hat ihm dieses Gebet, diese Bitte erhört. I Pan wysłuchał tej modlitwy, tej prośby. Und das wird sofort anschließend offenbar in diesem schwierigen Fall, der an ihn herangetragen wurde. I to zostało natychmiast objawione w tym ciężkim przypadku, który dalej mamy opisany. Wir kennen das mit den beiden Müttern und den beiden Kindern. Znamy to o tych dwóch matkach i dwojgu dzieci. Und wie weise Salomo ein Urteil fällt, so dass sofort offenbar wird, wer gelogen hat. I jak mądrze Salomon wydaje ten wyrok i natychmiast jest jasne, kto kłamał. Wir sehen also, dass dieses persönliche Gebet dann auch Auswirkungen hat auf das ganze Volk. Widzimy, że ta osobista modlitwa ma wpływ na decyzje podejmowane czy dotyczące całego ludu. Salomo fand dadurch eine gewisse Anerkennung, man zollte ihm Respekt, weil er ein geistliches Urteil gefällt hat. I Salomon uzyskał przez to uznanie, taki respekt, przez to, że ta jego decyzja była właściwa. Wie schön wäre es, wenn auch heute in den Versammlungen Brüder und Schwestern wären. Jakże to by było piękne, gdyby dzisiaj w naszych zgromadzeniach byli bracia i siostry, über deren Gebet Gott sagen kann, das war gut. O których modlitwie Bóg mógłby powiedzieć, to było dobre. Und das dann auch in den Urteilen und Beurteilungen, die gefällt werden müssen, deutlich wird, dass der Wille Gottes in dieser oder jener Sache geschehen ist. I w tych osądach, które musiały być dokonane, aby to było widoczne, że to było zgodnie z wolą Bożą. Słyszeliśmy na temat zawartości naszych modlitw, jeśli chodzi o lud Boży. Chciałbym przedstawić jedną modlitwę, gdy starotestamentowy wierzący prosi, czy modli się za sobą samym. Welche Inhalte haben die Gebete, die wir für uns selbst tun?
Zapytajmy siebie samych, jaką zawartość mają modlitwy, gdy my prosimy za nas samych. Es hat auch Resultate und Ergebnisse im Blick auf unser Verhalten gegenüber dem Volk Gottes. To też ma wpływ na nasze zachowanie wobec ludu Bożego. Wir lesen aus 1. Könige 3. Przeczytamy z 1. Królewskiej 3. rozdział. Etwas von dem Gebet Salomos. Coś z modlitwy Salomona. Als er König wurde über das Volk Gottes. Gdy on został królem nad ludem Bożym. 1. Könige 3. Von Vers 7 bis 10. Od 7 do 10 wiersza. Und wir lesen bis Vers 12. 7 bis 12. Od 7 do 12 wiersza. Pierwsza Królewska 3 od 7. Teraz tedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest pośród Twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do niego. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przeto uczynię zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. No, wers 28. I wiersz 28. A gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku dla króla, wiedzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzania sprawiedliwości. Salomo war zum König gestellt worden über Israel. Salomon został ustanowiony królem nad ludem izraelskim. Er war in der Position der Herrschaft. On był w tej pozycji panującego. Er weiß, wie viele Knechte und Untertanen er hatte. Kto wie, ile on miał sług i poddanych. Ein Gebieter. Był tym, który rozkazywał. Und was sagt er im Gebet? I cóż on mówi w tej modlitwie? Herr mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an deines Vaters Stadt. Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Er sieht sich als Knecht seines himmlischen Herrn. On widzi siebie samego jako sługa tego niebiańskiego Pana. Ich übertrage das jetzt sofort einmal auf uns. I natychmiast to przeniosę na nas. Egal in welcher Position wir sind. Obojętnie w jakiej pozycji jesteśmy postawieni. Ob in der Gesellschaft. Czy w naszym społeczeństwie, w którym żyjemy, czy też pomiędzy wierzącymi, czy też w rodzinie. W każdym przypadku jesteśmy sługami naszego niebiańskiego mistrza. Sługa słucha głosu swojego Pana. Der das mit Freuden tut, was sein Herr möchte. A dobry sługa z radością wykonuje to, co jego Pan sobie życzy. Sind wir auch im Gebet in einer solchen Haltung im Blick auf uns selbst? Czy w naszych modlitwach, jeśli chodzi o nasze stanowisko, jesteśmy właśnie tacy? Oder meinen wir, Herrscher zu sein? Albo może mamy pobudki ku temu, by być tymi panującymi? Etwas zu sagen haben. Aby mieć to słowo jakieś do powiedzenia. Lass uns demütig und bescheiden diese Haltung wie Salomo einnehmen. Chciejmy mieć to pokorę, tą pokorę i takie właśnie nastawienie, jak miał Salomon. Dann sieht er sich angesichts dieser Aufgabe in Vers 7 als einen kleinen Knaben an. I on siebie tutaj widzi, jeśli chodzi o to zadanie, które ma, jako młodego mężczyznę, młodego chłopca, można by wręcz powiedzieć, der nicht weiß ein und aus zu gehen. Który nie wie, jak należy postępować. Er sieht sich vor einer gewaltigen Aufgabe und erkennt, ich kann das nicht allein bewältigen. On widzi, jak wielkie zadanie stoi przed nim i stwierdza, ja nie potrafię tym zarządzić. Wir haben heute Abend im Gebet gehört,
dass es sehr viel Abhängigkeit bedarf, um zu wissen, angesichts einer Anhäufung von Brüdern, wer was soll womit geschehen. Słyszeliśmy dzisiaj w modlitwie, że w obliczu wielu braci powinniśmy mieć to nastawienie, by wiedzieć, umieć rozpoznać, kto kiedy coś ma powiedzieć. In einem gewissen Sinn sollten wir immer kleine Knaben bleiben. W pewnym sensie to zawsze powinniśmy być tymi małymi pachołkami. Ich denke, ich hab doch was. Nie myśleć, o, ja coś mam do przekazania. Ich erzähle eine kleine Geschichte. I opowiem taką małą historię, krótką historię. In einer Versammlung in unserer Region. W jednym ze zgromadzeń w regionie, w którym ja mieszkam. Hielt ein Bruder abends Vorträge. Jeden z braci miał wieczorami wykłady. Sonntags zur Wortverkündigung war das vielen Geschwistern in der Umgebung bekannt. I w niedzielę, jako ogłoszenie słowa, było to wiadome wielu wierzącym wokół. Der Saal war übervoll. Sala była wręcz przepełniona. Ich nenne keine Namen, keine Sorge. Nie będę tutaj mówił żadnych nazwisk, proszę się nie obawiać. Ale erwarteten einen Dienst von diesem Bruder. I wszyscy oczekiwali, że ten brat będzie pełnił tą służbę. Wir haben gesessen und gesessen und gesessen. I siedzieliśmy, siedzieliśmy i siedzieliśmy. Ich schätze, dass das an die 10 Minuten war. Ja to mogę tak powiedzieć, że chyba trwało to z 10 minut. Und dann stand dieser Bruder auf. I ten brat stał w końcu. Und las die Stelle aus Johannes 6. I przeczytał miejsce z Jana 6. Es ist ein kleiner Knabe hier, der 5 Brote und 2 Fische hat. Und was ist das unter so vielen? Jest mały chłopiec, który ma 5 chlebów i 2 ryby. Ale cóż to jest dla tak wielu? Ich weiß es auch nicht. Und hat sich wieder gesetzt. Ja też nie wiem, co to jest. Jaką to ma wartość i usiadł. Bruder ist mir nie größer gewesen als in diesen Augenblick. Ten brat nie był dla mnie nigdy większym w moich oczach niż właśnie w tej chwili. In diesem Sinn. W tym sensie właśnie powinniśmy pozostać tymi małymi pachołkami, chłopcami. Czy pacholęciami. Ich meine nicht kleine Gnaden im Blick auf das Wachstum der Erkenntnis über Gottes Wort und der Person des Herrn Jesus. Das wollen wir schon wachsen. Nie mówię tutaj o tym wzroście w rozumieniu, w poznawaniu osoby Pana Jezusa. Tutaj jak najbardziej powinniśmy wzrastać. Dann betet er ganz konkret in Vers 9. I teraz w 9 wierszu konkretnie modli się. So gibt deinem Knecht ein verständiges Herz. Daj Twojemu słudze serce rozumne. Das meint nicht, ich rede auch immer zu jungen Leuten. I tu teraz do młodych słowo. Mach aus mir ein Mathe-Genie. Zrób ze mnie geniusza matematycznego. Mach eine ganz intelligente Person aus mir. Spraw, abym był najbardziej inteligentną osobą na ziemi, czy w otoczeniu. Vor dem alle in Ehrfurcht erstarren. Przed którym wszyscy będą czuli respekt. Nein, ein verständiges Herz. Nie, on tutaj mówi rozumne serce. Um dein Volk zu richten. Abym umiał sądzić Twój lud. Um im Blick auf die vielen Angelegenheiten in diesem Volk recht zu urteilen. Aby wobec tych wielu sytuacji, które mają miejsce pośród tego ludu, właściwie osądzać sprawy. Um zu unterscheiden zwischen gut und böse. Aby rozróżniać między dobrem i złem. Wir wollen jetzt ganz ehrlich uns selbst fragen. Haben wir das schon mal gebeten im Blick auf uns selbst? Chcemy zapytać siebie samych szczerze. Prosiliśmy już o to? Das wäre doch angebracht, oder? Byłoby to cenne, czy na miejscu, gdybyśmy tak uczynili. Wie viele Angelegenheiten stürmen auf uns ein? Jak wiele różnych okoliczności spotyka nas. Die Beurteilungen der Fälle, die vorliegen, werden immer schwieriger. I te decyzje, które musimy podejmować, są coraz trudniejsze. Wir haben kein Paragraphenbuch, wo wir für jeden Fall Paragraph 17 Absatz 3 vorlesen könnten. Nie mamy takiej księgi z paragrafami, gdzie na daną sytuację zastosujemy paragraf 17 ustęp 3. Viele Situationen unter den Geschwistern, die wir nicht sofort einordnen können in eine bestimmte Schublade. Jest wiele sytuacji między wierzącymi, których nie możemy natychmiast zaklasyfikować do tego miejsca z Biblii. Wäre es nicht angebracht zu beten, Herr, gib mir Verständnis, ein einsichtsvolles Herz, um in dieser Lage deine Gedanken zu erkennen und sie auch auszusprechen? Czy nie byłoby to właśnie dobre, abyśmy modlili się, Panie, daj mi to rozumne serce, abym ja we właściwej sytuacji umiał właściwie osądzić czy zareagować. Und zu warten, bis er Antwort gibt.
i umieć czekać, aż ta odpowiedź nadejdzie, czy będę ją otrzymał. Nicht gewisse Erfahrungswerte zum Maßstab machen. Nie, by moje doświadczenia życia stały się wzorcem dla mnie. Parallelfälle als Entscheidungshilfe zu nehmen. By jakieś te miejsca, które miały miejsce w innych sytuacjach, by stawały się tym wzorem, który można przyjąć za ten jako wzorzec do rozwiązania tych sytuacji. Das bewahrt uns auch vor vorschnellen Entscheidungen. Abyśmy też się zachowywali przed tymi zbyt szybkimi osądami. Znaczy das wunderbare Wort in Vers 10. I mamy te cudowne słowa w 10. wierszu. Das Wort war gut in den Augen des Herrn. Salomo dieses gebetet. I podobało się to Panu, albo ta rzecz była dobra w oczach Pana, że Salomon prosił o taką rzecz. Und dann hat ihm dieses Gebet, diese Bitte erhört. I Pan wysłuchał tej modlitwy, tej prośby. Und das wird sofort anschließend offenbar in diesem schwierigen Fall, der an ihn herangetragen wurde. I to zostało natychmiast objawione w tym ciężkim przypadku, który dalej mamy opisany. Wir kennen das mit den beiden Müttern und den beiden Kindern. Znamy to o tych dwóch matkach i dwojgu dzieci. Und wie weise Salomo ein Urteil fällt, so dass sofort offenbar wird, wer gelogen hat. I jak mądrze Salomon wydaje ten wyrok i natychmiast jest jasne, kto kłamał. Wir sehen also, dass dieses persönliche Gebet dann auch Auswirkungen hat in Bezug auf das ganze Volk. Widzimy, że ta osobista modlitwa ma wpływ na decyzje podejmowane czy dotyczące całego ludu. Salomo fand dadurch eine gewisse Anerkennung, man zollte ihm Respekt, weil ein geistliches Urteil gefällt hat. I Salomon uzyskał przez to uznanie, taki respekt, przez to, że ta jego decyzja była właściwa. Jakże to by było piękne, gdyby dzisiaj w naszych zgromadzeniach byli bracia i siostry, o których modlitwie Bóg mógłby powiedzieć, to było dobre. Und das dann auch in den Urteilen und Beurteilungen, die gefällt werden müssen, deutlich wird, dass der Wille Gottes in dieser oder jener Sache geschehen ist. I w tych osądach, które musiały być dokonane, aby to było widoczne, że to było zgodnie z wolą Bożą.